Sponsorem programu jest firma TTHO Stasiak. Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie, uśmiechnął się do Was Indianin w lokcyną po oczach Łukasz Ciona, a z nami trener Henryk Kasperczak, były trener m.in. Wisły Kraków, o której pewnie sporo dzisiaj porozmawiamy, ale także wielu klubów we Francji, a także selekcjoner wielu reprezentacji afrykańskich, w tym jednej z ciekawszych, nawet dzisiaj wymienianych w gronie czarnego konia do mundialu, czyli reprezentacji Senegalu. Oczywiście, bo tu mam na myśli Senegal z niesamowitym Sadio Mané. No właśnie, panie trenerze, zanim zaczniemy i przejdziemy do tematu Wisły Kraków, to naprawdę muszę powiedzieć, że Senegal robi na mnie ogromne wrażenie. Chłopcy wygrali finał Pucharu Narodów Afryki, a Sadio Mané jest bliski zwycięstwa w Lidze Mistrzów z Liverpoolem. Jest tam jednym z najważniejszych piłkarzy. No rzeczywiście, w futbolu międzynarodowym Senegalczycy zrobili wielkie postępy, szczególnie na kontynencie afrykańskim, ale także zawodnicy, którzy się udzielają i to bardzo dobrze w klubach europejskich. Mano szczególnie, zresztą to on nam też troszkę na ostatnich mistrzostwach świata dał się do znaki. Tak, dał się we znaki, jeszcze jak. Także to jest zawodnik, który w tej chwili gra na bardzo wysokim poziomie. Reprezentuje on futbol nowoczesny, szybki, technicznie, bardzo dobrze zaawansowany i jak na napastnika bramkoszczelny, prawda, i to się liczy, bo jest bardzo skuteczny w grze ofensywnej, a my w tej chwili w tym futbolu właśnie szukamy, może kiedyś też tak było, że dla każdej reprezentacji, dla każdej drużyny najważniejsi to są ci, co umieją strzelać bramki. A on się zaliczył do nich i w tej chwili jest wielką klasą, odgrywa wielką rolę w swoim klubie Liverpool. Mówi się dużo o nim. Mówi się nawet o odejściu z Liverpoolu. Trudno mi to potwierdzi dzisiaj, ale tutaj wymienia się go w gronie zawodnika, który ewentualnie może jeden z zespołów hiszpańskich zasilić. Także mówiono tutaj o Realie Madryt i o Barcelonie. No tak, to byłby niesamowity transfer. A panie trenerze, gdyby teraz jeszcze trafił z Robertem Lewandowskim do tej Barcelony, to byśmy mieli jakiś taki duet marzeń, można powiedzieć, w ataku, czyli Sadio Mané, Robert Lewandowski, ale w ogóle Senegalczycy mają niesamowite pokolenie tak naprawdę, bo mają i tego niesamowitego bramkarza Mendy, jest oczywiście Koulibaly cały czas, że tak powiem, bardzo zdolny, bardzo silny obrońca i w zasadzie w każdej formacji mają powiedziałbym takiego dobrego lidera. Tak to bym określił. Na pewno, ale to się stworzyło z ciężkiej pracy, która wytworzyła się w Senegalu. Tam tych zawodników wspierał nie tylko federacja, ale także kluby zachodnie, kluby, które tam stworzyły warunki tym zawodnikom senegalskim, żeby po prostu wykorzystać ich predyspozycje w przyszłości. I to się udało. Tworzono tam ośrodki sportowe, wysyłano trenerów, na przykład dam przykład z Francji, bardzo dużo, którzy po prostu pomogli trenerom afrykańskim, senegalskim w procesie szkolenia tej młodzieży. I z tego ja myślę wyszło to, co wyszło w tej chwili, że mamy świetnych Senegalczyków, którzy się liczą bardzo w relacjach międzynarodowych, a szczególnie są to wielkie indywidualności, bo Manu jest to zawodnik wszechstronny w tej chwili, na niego można zawsze liczyć i myślę, że tutaj Liverpool na tym skorzystał. Jak najbardziej. W ogóle rozmawiałem, panie trenerze, z takim senegalskim dziennikarzem, w ogóle przyjacielem wielkim Polski, Polako-Senegalem, Mamadou Diouf'em. No i właśnie on zaraził mnie taką
taką, powiedziałbym, ideą, że Senegal może być czarnym koniem mistrzostw świata w Katarze. Mi się to bardzo spodobało. W sumie wybieram się też na te mistrzostwa reportersko i na pewno chciałbym też pojeździć trochę na mecze Senegalu. Kończąc ten wątek oczywiście reprezentacji Senegalu, za chwilę przejdziemy do tego, co się stało z Wisłą. Trener myśli, że mogą być czarnym koniem w Katarze na mistrzostwach świata? Ja myślę, dobrze by było, gdyby któraś z drużyn afrykańskich zrobiła lepiej, co zrobił Senegal w Korei Południowej i w Japonii w 2002 roku. Jest potencjał w tej chwili, zawodnicy mają większe doświadczenie, grając w wielkich klubach europejskich. No i to pomaga w ich rozwoju, pomaga to także w grze reprezentacji kraju, prawda? Senegal w tej chwili posiada cudowną drużynę, bo zdobyła oczywiście Puchar Narodów Afryki w pięknym stylu. Także idą oni w dobrym kierunku i no, chciałbym, żeby po prostu byli tym czarnym koniem, żeby pokazali się jeszcze lepiej niż w tych latach w Korei Południowej i w Japonii, gdzie doszli do ćwierćfinału. Ja też bardzo tego życzę Senegalowi i teraz właśnie z pięknej Afryki, z drużyny, która się rodzi, być może wielkiej, przenosimy się do Krakowa, gdzie no niestety nastroje są no, bardzo smutne, powiedziałbym, że grobowe. Jest tu od razu pytanie, panie trenerze, od nie wiem, czy od kibica Wisły, ale od naszego widza. Witam serdecznie prowadzącego i trenera Kasperczaka. Mam pytanie, czy Wisła Kraków, to do trenera pytanie i pewnie też trochę do mnie, czy Wisła Kraków ma szansę podnieść się z dołka i jakich zmian właściciele muszą dokonać, żeby przywrócić jej blask? No pytanie, myślę, że bardzo, bardzo trudno, ale panie trenerze, no co z tą Wisłą Kraków się pana zdaniem stało, że spadli z tej ekstraklasy? No myślę, że tutaj jeden z największych problemów, jaki jest, nie tylko dla Wisły, ale także dla innych klubów polskich, że no niestety te kluby nie wspierają pracy, która powinna być w danym klubie, czyli nie liczą bardzo na naszych zawodników no i nie liczą na oczywiście szkolenie tych chłopaków, żeby jak najszybciej mogli wesprzeć pierwszą drużynę. I stało się, co się stało. Braliśmy po prostu zawodników średniej klasy, ja to określam, europejskich, ale też po prostu braliśmy ich takie na szybko. Nie za bardzo zastanawialiśmy się nad tym, tylko szukaliśmy rozwiązania szybkiego, szukaliśmy zawodników wolnych, a wolni zawodnicy, którzy długo nie grają, oczywiście później nie wnoszą swojej wartości, więc tutaj też były dużo pomyłek było w zaciąganiu nowych zawodników, tych średniaków do Wisły Kraków. Natomiast no, nie mamy za dużo tych wychowanków w Wiśle Kraków, tych, którzy byli szkoleni w tym klubie. Ja pamiętam czasy jeszcze dawne, lata 70., kiedy mieliśmy niesamowitą grupę młodych, utalentowanych piłkarzy, którzy byli wychowankami klubu, którzy mogli oczywiście jak najlepsze robić wyniki, bo byli, jak to się mówi, powiązani z miastem, byli powiązani z klubem. Także tutaj te błędy, ja myślę, no, ciężko będzie naprawić w tej chwili, bo się dużo też zmieniło w piłce nożnej. W tej chwili liczą się oczywiście też oprócz tych wymagań sportowych, liczą się też pieniądze, prawda? No tak. No niestety to, co wiem i to, co mam te wiadomości, że my liczymy tylko na to, żeby dostać te pieniądze z tych praw telewizyjnych, prawda? Dokładnie. Które nam pozwolą egzystować w ekstraklasie. A uważam, że jeżeli nie będzie wsparcia jeszcze innego,
z innej strony, ze strony sponsorów, bo jak widzimy, każdy sponsor w klubie to jest właściciel w zasadzie. To on oczywiście zarządza klubem sportowo i finansowo, ale no jedno, co muszę powiedzieć, że te finanse są bardzo, bardzo małe, prawda, żeby się rozwijać, bo patrzmy na sytuację, jaka jest w tej chwili w każdym klubie polskim, że są kilka tendencji, jest co robić, żeby mieć więcej pieniędzy na szkolenie młodych chłopaków, na zapłacenie tych zawodników, którzy odgrywać mają rolę oczywiście w spółce akcyjnej, jak najwięcej i żeby po prostu mogli robić dobre wyniki. To wszystko się pieniądze liczą w tej chwili. Jeżeli tego, pewnie, że czasami błędy są, że niektóre kluby mają pieniądze, a nie mają wyników, ale myślę, że tutaj największą bolączką w polskich klubach to jednak są pieniądze, bo my mamy na pewno, wierzę w to, że mamy dobrych trenerów, mamy dobrych zawodników i przyszłościowo moglibyśmy zrobić no, cudowne rzeczy w piłkarstwie, czy to europejskim, czy światowym. No ale niestety młodzi zawodnicy ze względu na problemy finansowe, jakie mamy w klubach, no szybko ich sprzedajemy, prawda? Szybko wyjeżdżają. Za szybko. I to jeszcze wyjeżdżają, dlatego że no, jest brak tych pieniędzy i to za sumy bardzo malutkie, tak? A tutaj no nie mówię już o tych zawodnikach, co mają przeszło 18 lat, ale mówię o tych młodszych nawet. Wyjeżdżają, bo no niestety są amatorami. Zresztą tą sytuację często omawiałem z byłym właścicielem klubu Cupiałem i on mówi, co my mamy szkolić, jak nam wszystkich potem zabierają, prawda? No, to trzeba, to ja się pytam, co trzeba zrobić, żeby oni zostali. No więc trudne odpowiedzi były czasami i trudne są do dzisiaj. Nie wiem, na czym to polega, ale myślę, że trzeba by tworzyć w takim klubie jak oczywiście spółka akcyjna, bo to ten wytworzyć inny statut też amatorski, który by pozwolił na to, żeby mogły być dotacje oczywiście od państwa, mogłyby być dotacje od samorządów oczywiście, od regionów. No a tu się mówi, no jak my możemy na przykład dawać pieniądze, skoro tutaj to jest klub zawodowy, prawda? Ale to no dla mnie to nie jest klub zawodowy. Ktoś nie rozumie pewnej rzeczy, jak wytworzyć strukturę, która by pozwoliła oczywiście osiągać cele i ambicje, jakie mają kluby i polska piłka w stosunku do tej sytuacji, jaka powstała. Powstała struktura, która się nazywa oczywiście spółka akcyjna, która ma prawo sobie założyć oczywiście i kupić klub. No, natomiast zarządzanie tego reszty, no to jest pod znakiem zapytania. A tutaj ja myślę, jest dużo do zrobienia. Dużo do zrobienia, bo ja wierzę, w naszych trenerów, ja wierzę w naszych zawodników, bo przecież znam życie i wiem, że jesteśmy narodem zdolnym, tylko po prostu trzeba to wszystko uporządkować lepiej. Uporządkować. Święte słowa. Panie trenerze, ja osobiście najmniej winię za spadek, tak to nazwijmy, Wisły Kraków trenera Brzęczka, bo on tak szczerze, to te błędy były popełnione znacznie, znacznie wcześniej, więc jakby on przyszedł trochę jak strażak, jak żeby poratować to wszystko. Natomiast trener na początku bardzo ważnej rzeczy sięgnął, bo jak wy tworzyliście Wielką Wisłę Kraków, to ja przypomnę, że tam nawet piłkarze, którzy przyszli z innych miast na przykład, czy też jak Maciek Żurawski z Poznania, czy jak Tomek Frankowski z Białegostoku, ale był też Grzegorz Pater, Wiślak z krwi i kości, był Kazimierz Moska, no wielu, wielu Wiślaków takich naprawdę. Kaliciak, tak. Grzesiu Kaliciak, tak. Więc do czego zmierzam?
Nawet jeżeli oni byli z innych miast, to trenerowi udało się w tej drużynie, czy Kamil Kosowski, udało się stworzyć taką wspólnotę, można powiedzieć, że ci piłkarze poczuli się trochę Krakusami. Tak ja to odbieram po prostu. Oni do dzisiaj są bardzo, ci piłkarze, których wymieniłem z pana Wielkiej Wisły, do dzisiaj się czują Krakusami i Wiślakami tak naprawdę. I podkreślają to na każdym kroku. Czy to Kamil Kosowski, czy to Maciek Żurawski, czy właśnie wspomniany Grzesiu Kalisiak, Grzegorz Pater, dzisiaj bardzo fajny wywiad z Grzegorzem Paterem, nie pamiętam już teraz gdzie, ale właśnie, który też boleje nad tym, co się stało. Krótko mówiąc, ważna jest mentalność, prawda? Bo trener też miał piłkarzy z różnych miast, czy z różnych klubów, no z Jagiellonii chociażby, tak, Tomek Frankowski, Jagiellonia, Białystok, ale udało się trenerowi to wszystko poskładać, że oni tworzyli całość, mieli określoną tożsamość, no i był jeszcze świetny Kalucze, byli obcokrajowcy, Mauro Cantoro, Kalucze, ale oni wnosili jakość, prawda? A teraz tak naprawdę to tak jak trener mówi, to jest druga, trzecia liga europejska, to co grało w Wiśle Kraków, tak? No bo nie bójmy się tego słowa powiedzieć, no i stąd, prawda, wyniki były takie, jakie były. Oczywiście, zupełnie się zgadzam z tezą, którą pan w tej chwili przedstawił. No, ci zawodnicy po prostu mieli jedną rzecz w głowie, mieli cel związany sportowy na początku, chcieli osiągnąć coś w swojej karierze i to robili, bo byli umotywowani do tego. I druga motywacja była, tu trzeba powiedzieć o naszym głównym właścicielu, Bogusławie Cupiale, który po prostu finansowo płacił regularnie. Zawodnicy nie mieli żadnych problemów finansowych. Oni grali po to, żeby osiągać wyniki sportowe. Ja jako trener oczywiście poukładałem ten zespół w zależności od predyspozycji różnych zawodników. No i poszło to. Oczywiście poszło to w krótkim okresie, bo później zaczęto, jak to się mówi, sprzedawać ze względów finansowych też zawodników. No i stało się, jak to się stało. Ja tylko dam taki przykład światowy, prawda, może europejski, zostanę na europejskim. Wszystkie kraje, którzy opierają a oczywiście swoją pracę w kraju, czyli na swoich trenerach, na swoich piłkarzach i to są najlepsze drużyny, nie tylko europejskie, ale światowe, bo oni tam wytworzyli atmosferę, że nie potrzeba szukać pieniędzy gdzie indziej za granicą. My mamy u siebie świetne warunki, my te warunki dajemy zawodnikom, dajemy trenerom i tego. U nas myślę, że jest tutaj duży znak zapytania pod tym względem. Dlatego musi być jakaś równowaga sportowa, finansowa, bo zawodnik oczywiście będzie do jakiegoś czasu umotywowany sportowo, no ale musi też być umotywowany finansowo. Finansowo, oczywiście. A to jak się na przykład trenerze nie szanuje u nas szkoleniowców, no to mamy przykład Radomiaka, za chwilę do Wisły wrócimy, ale mamy przykład Radomiaka, gdzie Dariusz Banasik robi świetny wynik z Radomiakiem, naprawdę, no z Radomiakiem. Ja szanuję ten klub i tak dalej, ale z Radomiakiem dostaje się do pierwszej piątki, szóstki ekstraklasy, po czym właściciel klubu, Sławomir Stępniewski, wyrzuca go i mówi na konferencji prasowej, że on teraz uważa, że przyda się nowa miotła, że lepiej będzie z piłkarzem, z nowym trenerem. No przecież to są kompletne bzdury. Człowiek, który tyle zrobił dla Radomiaka, został potraktowany trochę, prawda, jak niepotrzebna chusteczka do nosa. Czyli u nas trenerze za wiele się nie zmienia, tak naprawdę. Tak uważam. No myślę, że tutaj rzeczywiście dużego zaufania do trenera ci nowi działacze, ci działacze, którzy mają dużą odpowiedzialność, oczywiście za to, o, każdy ma odpowiedzialność, trener to samo, ale szczególnie oni ze względu na na problemy finansowe. Ale ja myślę, że tutaj przyszłość każdego klubu polskiego w tej chwili powinna być bazowana na oczywiście tych młodych zawodnikach, polskich zawodnikach. Ja myślę, że tutaj jest dużo do zrobienia, bo mamy wielu utalentowanych zawodników. Prawda jest taka, że no, są, tylko szybko wyjeżdżają. Oni wyjeżdżają. Ta nasza liga nie ma
z tych wyboru dużej grupy zawodników. Tutaj we Francji, gdzie jestem, proszę pana, to co roku zawsze jakaś gwiazda wyskakuje z tego szkolenia, prawda, która się łapie w zespole seniorskim i zawodowym. To jest pocieszające. Jeżeli by się nawet nie załapał, to dają sobie trochę czasu i go wypożyczają gdzie indziej. To jest inne rozważanie, inne myślenie, a u nas na wszystko się robi na szybko może. I żeby tylko istniał klub, żeby miał pieniądze za to, że się sprzeda młodego zawodnika. No to jest, tutaj młodego zawodnika we Francji się nie sprzedaje. Rzadko się, zdarza się, że sprzedadzą, bo taki przykład, ten co poszedł do Realu Madryt z Ren, młody taki chłopaczek z pomocy, już mi uciekło ten nazwisko. Mi też uciekło nazwisko, a to zapewnię się za chwilę przypomnę. Także są wyjątki, ale w zasadzie wszyscy zawodnicy młodzi, którzy są w ośrodkach sportowych, tu mają świetne warunki, bo to są młodzi, prawda, oni decyzje podejmują z rodzicami wspólnie, jak mają 18 lat, czy ewentualnie mogą wyjechać za granicę. Dlaczego? Bo pierwsza rzecz i podstawowa rzecz, no oczywiście to jest też rodzina i szkoła, prawda. Trzeba coś oprócz tej piłki jeszcze się nauczyć, prawda, w szkole. No i dlatego tutaj tu wielką uwagę zwracają w kluby na właśnie tą edukację, na wychowanie dziecka przy rodzicach, szczególnie, bo są też oni w ośrodkach, różnych ośrodkach, te ośrodki są w klubach, bo to jest obowiązek, każdy klub ekstraklasy czy tam tej pierwszej ligi, to oni muszą mieć ośrodek sportowy. Muszą i nie ma takiego czegoś, że, bo jeżeli by tego nie mieli, to zostaną wykreśleni oczywiście z udziału w mistrzostwach Francji. No ale to jest bardzo wiele tematów do poruszenia. Może dla nas nie będzie tego czasu. Wróćmy do Wisby. Dobry, ja ale myślę, u mnie jest czas, panie trenerze. U mnie można jest, rozmawiać. To świetnie. Wróćmy do Wisby. Przecież ta Wisła i miasto Kraków ma takie możliwości, żeby coś stworzyć fajnego z pracy z młodzieżą i wychować chłopaków zdolnych, bo przecież mamy tych zdolnych chłopaków. No niestety są różne czynniki, które wpływają z jednej strony w pewnym momencie dobrze, a z drugiej strony oczywiście ujemnie, dlatego że w pewnym momencie zawodnicy byli młodzi, za młodzi, wyjeżdżali oczywiście, no i nie mieli tego doświadczenia zawodowego, żeby stawić się tym wymaganiom, jakie są na zachodzie w stosunku do piłki nożnej i po prostu gubią się. To się polepszyło ze względu na też świetną pracę tej młodzieży w Polsce. Mówię, że świetne, pod względem, powiem, niektóre kluby i do nich zaliczam Lecha, czy Lechu, no, tylko że cała sprawa polega na tym, że nie dajemy zaufania nie dajemy tym młodym chłopakom, żeby jak najszybciej grali i wzięli tą odpowiedzialność dla klubu i dla Polski. Dokładnie. Mateusz Miga, dziennikarz telewizji polskiej TVP Sport, dał takiego tweeta po spadku Wisły, że Kraków staje się trochę taką sportową pustynią, a jego honoru bronią jedynie hokeiści, bodajże powiedział i napisał i Krakowia, że rzeczywiście to co trener mówi, ja też to trochę zauważam na przykładzie Krakowa, obserwując to, że rzeczywiście jest to miasto, tak jak trener powiedział, z ogromnym budżetem, z ogromnymi możliwościami, natomiast tym sportem w Krakowie wcale tak dobrze nie jest, a tutaj Dariusz Cichy jeszcze napisał, nasz widz, o panu Kmieciku właśnie, Kazimierz Kmiecik, który płakał właśnie na tej ławce rezerwowych, że jako ja próbuję odnaleźć ten komentarz, ale o, tu pan Dariusz Cichy
napisał w komentarzu pan Kmiecik, ma Wisłę w sercu, a większość obecnych piłkarzy Wisły tylko na koncie. Może coś w tym jest. Natomiast rzeczywiście symptomatyczne i taki to był niesamowity obrazek, kiedy kamery właśnie kanalu Plus pokazały pana Kmiecika, który po prostu no płacze i wydaje mi się, że to było takie, no to było takie symptomatyczne, bo szczerze powiedziawszy, to ja wolałbym zobaczyć te łzy u piłkarzy Wisły przede wszystkim, no bo to nie jest wina Kazimierza Kmiecika, legendy Wisły Kraków. No, nie możemy porównać tych zawodników, co przyszli do Wisły w stosunku do Kazimierza Kmiecika. No, Kaziu jest symbolem, jest Wiślakiem z krwi i kości, w sercu ma Wisłę od urodzenia, bo cały czas oczywiście karierę robił tam, osiągał wielkie sukcesy, był dwukrotnie mistrzem, znaczy królem strzelców, czy nawet trzykrotnie, już nie pamiętam, ale to jest chłopak, który to, ja bym go porównał do takiego zawodnika, który był w Legii Warszawa, Dobrychczego, który przyszedł, pamiętam go, bo ja wtedy też byłem w Legii, jak przyszedł, prawda, z Łabęd, to jest taka miejscowość koło Gliwic, no i tam osiedlił się, tam został w Warszawie i przeżył wielkie chwile i nie tylko on, było kilku takich zawodników. Także to się liczy, bo przecież taki Kaziu Kmiecik, dla niego to był smutek, żal. Jak to się stało, że myśmy spadli znowu z tej ekstraklasy? No, on nie może tego przeboleć, przeżyć, no ale wiadomo, piłka nożna czasami jest oczywiście tak trudna, tak trudna do rozszyfrowania, że nawet na początku liczyło się na inne wyniki, a na końcu stała się tragedia i ta tragedia zabolała szczególnie tych, którzy kochają tą Wisłę, tych prawdziwych Wiślaków. To prawda. A może rozmawialiście telefonicznie, czy nie, panie trenerze? Bo wiem, nie, że... nie rozmawialiśmy, ale sobie tylko potem nie rozmawialiśmy, bo prawdopodobnie się niedługo spotkamy, także sobie porozmawiamy, ale tak nie rozmawialiśmy osobiście. A, okej. Co, trener przyjedzie do Polski? Chce trener odwiedzić Polskę, czy gdzieś? No nie chcę za bardzo tam się tutaj wypowiadać, bo lepo. No, na razie, ale przyjechać, oczywiście. No to fajnie, to cieszę się, że się spotkacie. Panie trenerze, Jarosław Królewski, jeden z współwłaścicieli Wisły, napisał takiego tweeta, on mi się nie podobał w sumie, jeżeli mam być szczery, że jakby trochę na zasadzie takiej, że my wiemy wszystko najlepiej, właściciele Wisły, a teraz będzie całe grono jakby ekspertów z zewnątrz, którzy będą się wypowiadać, dlaczego myśmy spadli. No ale z drugiej strony, no ja tam spłaszczam jakby treść tego, bo streszczam to, co on napisał. Ja uważam, że jeżeli się popełnia błąd, jeżeli się popełnia błędy, prawda, a to nie jest tak, że ja ich odsądzam od czci i wiary, to może warto na zewnątrz popatrzeć, może warto wyjść trochę z siebie, zastanowić się, czy zrobiłem dobrze, może skonsultować z kimś, prawda? To nie można chyba, panie trenerze, powiedzieć, ja wiem wszystko najlepiej. Mało tego, wczoraj trener Piechniczek na fantastycznym spotkaniu na Stadionie Śląskim mówi, cholera, szkoda, że nie postawiłem na Andrzeja Szarmacha w meczu półfinałowym. Popełniłem błąd, nie powinienem go odsyłać na trybuny, może postawić na ławce, a może podstawić na Andrzeja Szarmacha od początku. Krótko mówiąc, panie trenerze, czasami warto się przyznać do błędu i poszukać na zewnątrz jakiegoś rozwiązania. Myślę, że tak, ma pan rację, tutaj nie ma na świecie człowieka, który błędów nie popełnia, prawda? No właśnie. Tylko są ludzie, którzy są tacy, którzy się przyznają do tych błędów, a są ludzie, którzy się nie przyznają. Także tutaj to jest naprawdę, ja mam większy szacunek oczywiście do tych, którzy przyznają się do błędów i wiem, że mi się też zdarzało, że popełniałem błędy, bo to w pracy trenerskiej oczywiście tak jest. No i też czasami trzeba było przyznać się do tego, a czasami trzeba też w pewnym momencie jakieś decyzje podjąć. Te decyzje, które się podejmuje, czasami
Nawet ten, który podejmuje, ja się też do nich zaliczam, czy to jest dobra decyzja, czy zła. To się przekonujemy dopiero w piłce nożnej po oczywiście wszystkich zdarzeniach, jakie przyjdą, prawda? Bo jeżeli dam taki przykład, ja nie wystawię tego zawodnika, wystawię innego, no nie wyszło z nim, prawda? Czyli błąd jest kogo? Trenera. Trzeba powiedzieć, no, postawiłem na niego, niestety źle zrobiłem, tak jak to zrobił Piechniczek, prawda, i powiedział. A tak samo jest, że decyzję podejmuje, no i wychodzi wszystko, to lepiej nic nie mówić i nie chwalić się, dobrze zrobiłem, czy coś tego. Dużo pokory trzeba czasami mieć, oczywiście w tym zawodzie i trzeba uważać na to, co się czasami mówi i to, co się robi też. I to, co się robi. Panie trenerze, mam też takie fajne przykłady z tego, co pan opowiada, bo Vicente del Bosque, czytałem wspomnienia piłkarzy hiszpańskich i Vicente del Bosque z tej wielkiej Hiszpanii był właśnie dokładnie taki, że on czasami naprawdę się nie wtrącał w grę piłkarzy, ale oni go za to kochali. On potrafił rozpisać skład, czasami usiąść i poczekać, co oni tam ze sobą porozmawiają, co ustalą. Takie miał do nich zaufanie. Roberto Mancini, na Netflixie był taki fajny dokument o Azzurri, o tym, jak Włosi zdobyli Mistrzostwo Europy i jest tam taki, jest piękna scena, że siedzi właśnie Mancini z piłkarzami Włoch i też rozpisuje tylko skład na finał, nie pamiętam, czy na finał chyba, i mówi, ja wam ufam, to wszystko, nazwiska znacie, usiadł po prostu i jakby i to było wszystko. Czasami nie trzeba nic mówić, prawda? Czasami lepiej czegoś nie powiedzieć. No tak, ale trener ma tą rolę motywatora. No tak. On w zasadzie coś tam może powiedzieć, prawda? Bo zależy z kim ma do czynienia, bo to też jest kwestia, czy zawodnicy oczekują czegoś od niego, żeby powiedział, albo tak. Nie oczekują niczego, bo oni wiedzą dużo, prawda? A szczególnie dzisiaj decydujące są momenty na boisku, gdzie zawodnicy sami decydują czasami, prawda? I tutaj trener tylko może przyklasnąć i może im pogratulować, bo pewną decyzję się podjęło i to czasami w momencie, kiedy ktoś na boisku, mi się to też zdarzało, kiedy dochodziło do strzelania rzutów karnych, żeby się zakwalifikować do ćwierćfinału w pucharach na przykład Afryki, to w pewnym momencie tych zawodników, co wyznaczyliśmy my, czyli trenerzy, to po prostu odmówili. I trzeba było inaczej zrobić. I wtedy decyzja też należała do mnie, do trenera głównego, czy się zgadzam z tym, czy nie. Bo jak się zgadzam z tym i nie wyjdzie, to jest katastrofa, a to wyszło. No więc wszyscy, jak to się mówi, no wszyscy, ci co myśleli, że będzie katastrofa, wszyscy zamilkli i przyznali później rację, że to się udało i to było fajne. A czasami, no, jak się nie uda, no to wtedy kozłem ofiarnym będzie ten, który ma oczywiście największą odpowiedzialność w stosunku do decyzji, jakie można zrobić. Panie trenerze, tutaj bardzo proszą mnie na czacie nasi widzowie, żebym zapytał o przyszłość Wisły Kraków. Czy trener myśli, że subskrybujcie i lajkujcie kanał Cioną Poczach, bo tylko takie treści u nas właśnie w naszym kanale. Trener już trzeci raz jest u nas, ale mam nadzieję, że będzie jeszcze kolejne razy, bo z trenerem to jest zawsze duża przyjemność porozmawiać. Panie trenerze, jaka będzie przyszłość pana zdaniem Wisły? Czy ona powinna, nie wiem, odczekać trochę w tym czyśćcu na, nie wiem, mądrzejszych właścicieli, mądrzejsze władze, rok, dwa, czy też postarają się szybko awansować, pana zdaniem, no i czy z Jerzym Brzęczkiem w pierwszej lidze? No to odpowiem panu w ten sposób, że najlepiej by było szybko zareagować i wrócić do Ekstraklasy. No tak. Dlaczego? Sportowo byłby to wielki sukces dla Wisły i finansowo byłby to wielki sukces dla Wisły też.
Także te dwie strony, które poruszałem kilkakrotnie, się sprawdzają. Prawda? No, trzeba zrobić wszystko, żeby poukładać to, żeby zapomnieć o tym, co się stało, bo przecież jeżeli będziemy cały czas myśleć, co się stało, to nigdy nie będzie tej motywacji, żeby zareagować, prawda, i być umotywowanym do lepszych sukcesów. Zmiany personalne, to trudno mi powiedzieć, bo nie znam sprawy od środka, prawda, jak to będzie się dalej prowadziło, kto co będzie robił i tym podobne. Także tutaj ci ludzie mają wielkie zadanie. Może na początku szef, oczywiście myślę tu o braciach Błaszczykowskich, którzy mają oczywiście wiele do powiedzenia, zadecydują, że spokojnie będziemy próbowali, ale to nie jest nasz cel na następny rok, na następny sezon, prawda, żeby wejść do ekstraklasy pod kilkoma oczywiście warunkami, bo nie mamy to, czy nie mamy to, nie jesteśmy w stanie to wszystko oczywiście opanować w tej chwili, także trzeba nam trochę więcej czasu. I to, trudno mi to się określić, tylko ja mówię, że idealnym momentem i dobrym momentem dla drużyny, która spada, jest dobra reakcja. Ja to zawsze określam reakcja pozytywna, żeby po prostu wrócić jak najszybciej do grupy elity i po prostu kontynuować. Zresztą no, jest smutek jaki dzisiaj z Wisłą, no, że tak wielki klub, który taką wielką tradycję, miał tak świetnych zawodników i takie, ja mówię, wyniki sportowe, sytuacja finansowa, która była dobra, nagle taki klub spada oczywiście i co tu robić, co tu robić? Ja myślę, ludzie, którzy odpowiadają w tej chwili za klub, powinni się wypowiedzieć i powinni po prostu dać konkretne oczywiście wskazówki, czy wskazówki, cele, jakie będą na następny sezon. Nie czekać, oczywiście przemyśleć, bo to zawsze jest moment przemyślenia, ale na plac publiczny trzeba po prostu konkretnie ogłosić, co chcemy zrobić. No właśnie i w miarę szybko, żeby nie utknąć tej po prostu w pierwszej lidze. Panie trenerze, ale mi też tak przychodzi do głowy Bogusław Cupiał. No to jest facet niedoceniany teraz z tej perspektywy, naprawdę. Ja pamiętam te artykuły tam szkalujące go mocno w tamtych czasach. Ja to pamiętam, że on nie chce gadać z dziennikarzami, a to, że on pali cygara, a to, że jest zamknięty, a to, że tamto. A teraz widać, jakim po pierwsze był marzycielem ten facet, który jednak naprawdę wykładał ogromne pieniądze i marzył o tej Lidze Mistrzów. Rzeczywiście tam niewiele brakowało. Albo stawały wielkie firmy jak Real Madryt, jak Barcelona, czasami zabrakło formy jak z Anderlechtem. Ale chodzi mi o coś innego, że my nie doceniamy takich ludzi, jakim był niewątpliwie dla Wisły Bogusław Cupiał. Zrobił wszystko ten chłop, że Wisła po prostu była na topie, w Europie potrafiła ładnie zagrać, była drużyna Dream Team, jak na polskie warunki. Mirosław Szymkowiak do dzisiaj wspomina, chyba u Romka Kołtonia na prawdzie futbolu, pozdrawiamy Romka serdecznie, mówił, że z Wisły nikt nie chciał odchodzić, że Mirka Szymkowiaka wypchnęli z Wisły po prostu tam działacze czy coś takiego, żeby on już poszedł do tej Turcji, idź Mirek, bo kasa jest, ale on nie chciał tak naprawdę odchodzić z Wisły Kraków. Chyba mówił to właśnie na prawdzie futbolu o Romka Kołtonia. Czyli krótko mówiąc, nie szanowaliśmy też chyba, mówię jako tak społeczeństwo piłkarskie, dziennikarze Bogusława Cupiała, bo widzimy, jak trudno jest zarządzać klubem. Że nawet takie tęgie mózgi jak Jarosław Królewski, jak Kuba Błaszczykowski czy Dawid Błaszczykowski nie poradzili sobie w tym konkretnym momencie, tak? Jakie to jest trudne, bardzo trudne tak naprawdę. Ja myślę, że takich ludzi jak Cupiał to trzeba pochwalić oczywiście za to, co zrobił. Rzeczywiście była jego wielka zasługa za to, że ta drużyna Wisły kilkakrotnie zdobyła z nim Mistrzostwo Polski, Puchary Polski
Także grała na dobrym poziomie i dobre wyniki w pucharach europejskich. No, ja dzisiaj bym porównał tą Wisłę, oczywiście teoretycznie mówiąc, z Tak. drużyną Paris Saint-Germain w tej chwili, która w zasadzie, no niestety, jeszcze nie zdobyła mistrza ligi, tak? No tak. Tej. Także no, Wisła oczywiście grała świetnie, miała dobrych zawodników, wyniki były dobre. Cupiał oczywiście finansowo wspomagał, tak? Wspomagają też teoretycznie, mówię, nie te sumy, te same. Nie, W Paryżu ma Katarczycy, tak? Także wie pan, myślę, trzeba temu człowiekowi dużo podziękować. No ale życie jest takie, że jak coś nie wychodzi, no to zaczyna się krytyka. My w Polsce do krytyki jesteśmy oczywiście bardzo zdolni. tak Nawet ja znam ludzi, co nic nie robią w życiu, tylko umieją krytykować. A, Tak, także to jest tak. chyba. Ja to znam doskonale, panie trenerze. Ja to przeżyłem na własnej skórze, kiedy trener Czesław Michniewicz, którego uwielbiam, wszyscy o tym wiedzą, mam to gdzieś, że ktoś tam ma do mnie o to pretensje. Jak został selekcjonerem reprezentacji Polski, pamiętam tą konferencję słynną już pierwszą, i wtedy wylało się na niego kubeł pomyj. No i wstałem i powiedziałem, że halo, ludzie, kochani. Czy wy wiecie, że to jest trener? Czy pamiętacie, że to jest trener, który pokonał w barażach Portugalię, potrafił pokonać Włochy na ich terenie podczas Mistrzostw Europy U21 i wreszcie pokonał Belgię w Mistrzostwach Europy U21. I też to przeżyłem, wylało się na mnie wielki kubeł pomyj, więc generalnie rozumiem to, to polskie takie krytykanstwo. My kochamy kogoś dokopać, prawda? Jak ktoś leży, to jeszcze go kopnąć, żeby nie wstał, prawda? Także myślę, że jest coś takiego. Jest. Jest. Ja nawet kiedyś na konferencji prasowej, jak zaczęto krytykować, to powiedziałem takie powiedzenie, że krytyki eunuch z jednej są parafii, każdy wie jak robić, żaden nie potrafi. To jest Tak takie jest. moje słynne powiedzenie, że są ludzie, którzy krytykują, ale rzeczywistości nie wiedzą, jak zrobić, żeby było dobrze. Żeby było dobrze. Tak jest. Trenerze, ważne pytanie tutaj pada na naszym czacie. Czy to trenerzy spuszczają kluby z ekstraklasy, czy działacze? Ja bym powiedział, że trudno powiedzieć czasami, kto tak naprawdę zawinia w spadku, bo to jest system naczyń połączonych. Jeżeli mam mówić poważnie, to powiem szczerze, że każdy ma jakąś część winy, prawda, No ze tak. swojej strony, bo to dzisiaj mogę powiedzieć to bez kozery, że Wisła Kraków, oczywiście, gdyby miała lepszych zawodników, gdyby miała więcej pieniędzy na kupno tych lepszych zawodników, to by na pewno nie spadła, prawda? Dlaczego ja to mówię? Z tego względu, że po prostu tych młodych zawodników zdolnych oni nie mają w swoim klubie, prawda? Nie szkolą ich tak, jakby można było szkolić, bo zresztą osiągnięcia klubowe to są zawsze przez infrastrukturę sportową. Czy ta Wisła ma tyle tych boisk, żeby mogli szkolić prawidłowo, oczywiście, tak jak Lech Poznań, czy tam Legia Warszawa teraz, czy tam Zagłębie Lubin, czy tego, to oni mają wielkie możliwości No tak. finansowe i mają także infrastrukturę silną, a to jest bardzo ważne. A w Wiśle nie wiem, gdzie oni teraz ci młodzi trenują, jak ta szkółka wygląda, jak te ośrodki, czy są robione. No, niestety, no, sytuacja jest w tej chwili trudna dla Wisły. No, nie wiem, jak to dalej pójdzie, ale no, trudno będzie, trudno będzie, trudno Bardzo będzie. trudno. Taka Wisła zaczyna odstawać bardzo w dół. I tak jak trener powiedział, infrastrukturalnie, jak popatrzymy na możliwości infrastrukturalne Lecha Poznań, właśnie, czy też nawet Legii, Legia Training,
Center i tak dalej. Zagłębie Lubin, tu trener już wymienił, parę innych klubów inwestuje także w swoje akademie, także i infrastrukturę tak naprawdę. Sporo klubów. No tak, infrastrukturę. To jest podstawa. Szkolenie młodzieży, infrastruktura, są oczywiście kadra trenerska, bo to też trzeba powiedzieć, ale to co powiedziałem, mamy zdolnych ludzi, oczywiście czy to trenerzy, czy zawodnicy, ale na tym w tej chwili tylko w tym systemie, w tym układzie korzysta reprezentacja. Tylko. To prawda. Natomiast co jest dziwne, jeżeli to chcemy tak porównać, że życie się zmieniło w tej chwili w klubach, że kiedyś przecież myśmy mieli najlepszych zawodników w Polsce z klubów, prawda, polskich. Dzisiaj my mamy najlepszych zawodników w reprezentacji z klubów zagranicznych, prawda? Chociaż byli szkoleni w Polsce, czyli tak. Ten etap pierwszy, mamy zdolnych trenerów i ten etap drugi, my pracujemy oczywiście później z jakimiś średniakami, którzy przyjeżdżają do nas i nie wiem, czy oni są umotywowani, czy no mają serce, takie serce jak Polak w klubie polskim by miał. Nie wiem, trudno mi powiedzieć, w każdym razie no, sytuacja jest w tej chwili trzeba do zastanowienia. Jak ją rozwiązać, na co postawić, no ale u nas może się myśli krótkofalowo, prawda, że ja jestem w tej chwili, a później mnie już nie będzie, więc co ja mam... No po mnie choćby po to. A co się mam angażować, to tak samo oczywiście dla działaczy jest. Jestem na razie, bo mnie poproszono. Nie wiadomo, czy będę. Więc to są sprawy, które trzeba rozwiązać oczywiście jak najszybciej, żeby po prostu poprawić tę sytuację, szczególnie w polskich klubach. Dokładnie. Subskrybujcie i lajkujcie kanał Cieną w Płoczach. Panie trenerze, jest pytanie o Górnika Zabrze. Sporo tutaj mamy na vlogu kibiców właśnie Górnika. Kto spuścił Górnika w 2009 roku? Pyta Krzysztof Marcinkowski, że w Zabrzu były wtedy pieniądze. Trener też przeżył spadek. Każdy trener gdzieś przeżywa różne porażki w swojej karierze. No, oczywiście za moich czasów. Ja tego bardzo żałuję, że spadłem z Górnikiem Zabrze, tak wielkim klubem, zresztą jestem Zabrzaninem, bo urodziłem się tam, nie grałem w klubie Górnika, ale grałem w Stali Mielec, także tutaj przyznaję się do tego, że w jakimś stopniu też było trochę mojej winy, ale nie tylko mojej, bo się dowiaduję oczywiście po czasie, że Kasperczak dużo kupował zawodników za duże pieniądze. Ja o pieniądzach nigdy nie słyszałem, że ci zawodnicy dużo kosztowali. Mnie nikt nie mówił o tym, nikt mnie nie informował o tym, ile ten zawodnik kosztuje, tylko było potwierdzenie, trenerze, zgadzamy się, bierzemy tego zawodnika, pan go chce, tak, ja go chcę. No i to wszystko. A to, cośmy finansowo w Górniku stracili, to nie do mnie z pytaniem, bo ja nigdy nie odpowiadałem za sprawy transferowe, jeżeli chodzi o finanse. Także są pewne rzeczy, które są niezrozumiałe dla sympatyków oczywiście, dla kibiców danego klubu, ale dzisiaj mamy oczywiście wielki żal, że nie utrzymaliśmy się, bo gdybyśmy wygrali z Polonią Warszawską wtedy, w tym meczu tak ważnym u siebie, no to była inna sytuacja dzisiaj w Górniku Zabrze. No ale zdarzają się, jak to się mówi, trenerskie wpadki, które decydują też o tym, że po prostu trener nie wykonał swojego celu, które chciałem wykonać za wszelką cenę, no ale było też różnych czynników, w zależności od, nie chcę tutaj wszystkiego mówić, prawda, bo to zostawię to dla siebie, no ale niestety też nie trafiłem na grupę chłopaków,
na tych, którzy by mi dali wielką satysfakcję, prawda? No właśnie, a to jest Żeby piękne, osiągnąć ten cel co. utrzymania górnika Zabrze. No i Wiem, żałuję wiem. bardzo, bo do dziś zresztą kilka razy jesteśmy przyjaciółmi ze Stasiem Oślizło, kilka razyśmy na ten temat rozmawiali, to czasami płakać nam się chciało, a oczywiście, żeśmy spadli do tej drugiej ligi. A w ogóle pozdrawiamy pana Stanisława, też rozmawiałem z nim kilkakrotnie, chociażby do programu Historię na medal w telewizji Katowice. No to jest niesamowity człowiek, wciąż pracuje w Górniku Zabrze, bardzo ciepły człowiek, także wszystkim serdecznie polecam ten program ze Stanisławem Oślizło. Panie trenerze, no właśnie, ale wczoraj mówił o tym mi też trener Piechniczek. Guardiola nawet nie wygrywa wszystkiego. Guardiola, żaden trener nie wygrywa wszystkiego. No i co? I przegrał teraz z City, prawda? Przegrał w ostatniej tam sekundzie czy minucie, że rzeczywiście to nie City, a Real Madryt, który nie dość, że odrobił, to jeszcze w dogrywce go dobił. No ale to, tak jak powiedziałem, prawda? I tak jak trener mówi, no każdy szkoleniowiec ma swoje takie wpadki, można powiedzieć, no. To znaczy, trzeba patrzeć to może troszeczkę inaczej. Ja uważam, że piłka nożna to składa się z kilku okresów, z tych dobrych i z tych słabszych, prawda? Także tutaj nie można winić od razu, że no, dużo stracił na wartości Guardiola czy coś tego. Po prostu piłka nożna jest oczywiście dyscypliną, w której nigdy nie wiadomo, co się może stać na boisku, bo grają dwie świetne drużyny. Jedna po prostu musi wygrać. I tu się zdarzyło teraz Guardioli, który przegrał finał oczywiście z Realem Madryt. Ale jeżeli chodzi o jego kompetencje, o jego możliwości trenerskie, no to są bardzo duże. Dlatego, wie pan, inny sposób trzeba to przedstawić. A my jesteśmy w takim środowisku, że raz nam jest dobrze idzie, a raz nam idzie źle. Ale zawsze się kierujemy tym, co nam doświadczenie dało, to cośmy się nauczyli i to, co umiemy robić. A że są niektórzy zawodnicy, którzy są bardzo dobrzy, niektórzy są słabsi, niektórzy nie dopasują się, nie tylko mówię pod względem piłkarskim, ale się też nie dopasują pod względem codziennego życia, prawda? To jest temat rzeka, to jest temat, nad którym my się często zastanawiamy, ale rola trenera jest bardzo ważna, bo najważniejsze decyzje, jeżeli chodzi techniczne, to on powinien po prostu zawsze oczywiście decydować, a różnie to bywa. Różnie to bywa w sytuacjach, kiedy oczywiście trenerowi w pewnym momencie nie idzie, więc przychodzą mi psychologowie, przychodzą mi ludzie z boku, podpowiadacze, którzy myślą, że wszystko wiedzą, a w rzeczywistości tej codzienności nie znają, prawda? Tutaj my na co dzień znamy się i wiemy, o co chodzi. To jest kwestia tylko relacji między trenerem i zawodnikami. Dokładnie. Panie trenerze, tak szerzej patrząc na naszą ligę jeszcze, bo to nie jest tylko Wisła Kraków. Rozmawialiśmy o Radomiaku, rozmawialiśmy, zobaczmy, jak jest zarządzany Śląsk Wrocław, który też no, mały włos i też by zleciał z hukiem z ligi. Tak naprawdę też ta drużyna nie robi postępów od lat. Ja mam wrażenie, że ta liga wcale jakoś tak organizacyjnie, mentalnościowo się nie rozwija. Zobaczmy, co się stało w Legii Warszawa. Ilu trenerów tam pracowało, co chwilę zmiany, od koncepcji, od ściany do ściany, prawda? Legia nie awansuje nawet do europejskich pucharów w tym sezonie. Także coś tam trochę mamy taką chociaż Albańczycy zrobili super postępy. Ja szanuję bardzo ten kraj, ale no, mamy taką organizację trochę. Kiedyś się mówiło, jak Stal Mielec upadała, organizacja Stal Mielec, ale to jest teraz krzywdzące, bo Stal Mielec wróciła do Ekstraklasy. Ale wie trener, o co mi chodzi, że nie robimy takich postępów, jeżeli chodzi o mentalność, o działaczy. Mam wrażenie, że cały czas gdzieś są podobne błędy.
popełniane w różnych klubach. No oczywiście, ja myślę też, że pewne rzeczy ludzie w Polsce jednak bazują na pracy, na rutynie, o tak bym powiedział. To, co osiągnęli coś, w pewnym momencie później się nie rozwijają, prawda? I to jest też przykre dla piłki nożnej, że są ludzie, którzy w pewnym klubie są i zawsze są chwaleni, a nic w klubie nie idzie. Nie wiadomo, dlaczego są chwaleni ci ludzie, jak oni nic skutecznie nie robią dla klubu. Także wie pan, jest kilka tematów do poruszenia, ale wiem o tym, że no niestety są w Polsce trenerzy zdolni, są zawodnicy, że trzeba by po prostu im ułatwić tych i wykorzystać ich oczywiście zdolności, żeby w tej strukturze ważnej, jaka jest piłka nożna, żeby po prostu była bardziej skuteczna. To prawda. Panie trenerze, nie mogę sobie odmówić jeszcze tematów reprezentacyjnych, no bo to jest to, co trener też doskonale czuje i co ja uwielbiam najbardziej, bo najbardziej lubię futbol reprezentacyjny. Czesław Michniewicz powołał teraz 35 piłkarzy na najbliższe mecze Ligi Narodów. To będzie Holandia, Belgia, no i Walia, fantastyczni rywale. To dobrze, że mamy taki przegląd wojsk, no i plus jeszcze mamy tego Słoninę z Ameryki, utalentowanego bramkarza. Mam nadzieję, że przyjedzie na zgrupowanie. No powiem tak, nie wiem, czy na konferencji prasowej w momencie, jak Michniewicz przedstawił tą reprezentację w tej dużej ilości zawodników, czy ktoś był zdolny się zapytać, a dlaczego taką ilość dużą pan po prostu powołał? Z jakiego powodu? Nie wiem, czy takie było pytanie? Nie, bo to, panie trenerze, było tylko internetowo przedstawione, także nie było dziennikarzy. Tak, tak, nie było dziennikarzy, ale trener to argumentował, że będzie jakby już mniejszy skład powoła już na te mecze wrześniowe, prawda? Natomiast tutaj, że chce mieć taki przegląd. No ja myślę tak, no. Oczywiście on zrobił taką kadrę, to z mojego punktu widzenia trenerskiego, zrobił tą kadrę, ale na powołanie na każdy mecz przecież nie będzie pracował z 40 zawodnikami. Czy będzie pracował? No nie, właśnie. Nie będzie. Dlatego każdy się dowiedział, że trener liczy na każdego z nich i niech się pilnują, niech się przygotują. Jeżeli nie będą powołani na mecz, teraz walią w czerwcu, pierwszy mecz, prawda, który będą grali dla Ligi Narodów UEFA, to niech oczekują, że trener na nich liczy później. Później oni będą może powołani, może ten. Także dał do zrozumienia, że ta szeroka kadra powołana zawodników musi być czujna, musi być w dobrej formie. W momencie powołania każdy będzie miał swoją szansę. Czyli taka psychologiczna trochę zagrywka, nie? Myślę, to wie pan, to jest moja opinia, że nie, myślę no ja... z mojej strony, prawda, że tak Michniewicz myśli, prawda, także trudno mi powiedzieć, czy rzeczywiście, bo dlatego się pytam pana, czy była konferencja prasowa i czy odpowiedział nie, nie na było to. Właśnie, nie, bo tylko internetowo było jakby przedstawione. Nie, rozumiem. Także moje zdanie jest takie, no myślę jako trener, tutaj tylko chcę powiedzieć, że może on w ten sposób myśli jak ja, albo może. Ja myślę tak samo jak on, no trudno mi powiedzieć, w każdym razie zrobił tą szeroką kadrę i dał do zrozumienia, że liczy na większą ilość zawodników, którzy mają szansę się wykazania w reprezentacji. Bo jeżeli by dał tą tylko grupę na ten mecz z Walią, no to oczywiście by było jeszcze więcej zawirowania. Myślę, że to poszło tak łagodniej, spokojniej. Oczywiście w momencie, jeżeli by dał argumentację i wypowiedzenie się, dlaczego to zrobił w ten sposób. Bo to w historii piłki nożnej może kiedyś takie coś było, że takie powołania obszerne były takie, w takiej ilości zawodników, ale na ogół raczej to się zawsze powoływało zawodników do każdego meczu.
Dokładnie. Pana kolega z drużyny, Jan Tomaszewski, czołowy krytyk chyba wszystkich polskich trenerów, mówi, że to bardzo niedobrze, że to za dużo i tak dalej. Ale chyba się przyzwyczailiśmy, że popularny Tomek, czyli Jan Tomaszewski, zawsze ma coś krytycznego do powiedzenia. Tak pół żartem, pół serio mówię, ale lubi skrytykować właśnie różne osoby. Ja myślę, że dobrzy trenerzy, nawet bardzo dobrzy trenerzy, wykorzystują krytykę w stosunku do siebie, bo na tym się uczą, tak, że, bo nie każda krytyka jest oczywiście zła. Czasami ona jest krytyką, ale ona jest w przenośni, ona jest dobra krytyka, prawda? Jest tak. Zła krytyka, jest dobra. Krytyka, no jest zła, to powiedzieć, ale no jest... Wiem, konstruktywna, panie trenerze, możemy powiedzieć. Tak, dokładnie. Także tym się tylko po prostu zawsze trzeba w tej sytuacji oczywiście wyprzedzić całą opinię publiczną, w sensie tym, żeby dać, wytłumaczyć, dać do zrozumienia, na czym to polega, prawda, wszystko. Mogą się... Są ludzie, że nie wszyscy się zgodzą, prawda? Są tacy, co się nie zgodzą z tym. Każdy są ma tacy, swoje... którzy się nigdy nie zgodzą i zawsze będą tacy, komuś dokuczać. Panie trenerze, nie mogę sobie odmówić, bo żeśmy nie rozmawiali jeszcze przed losowaniem finałowych grup Mistrzostw Świata. Meksyk, Argentyna, no i Arabia Saudyjska. Piękna grupa. Tak naprawdę już się nie mogę doczekać tych spotkań, bo co drużyna, to ciekawsza. Francuski trener, który bardzo kocha Polskę, prowadzi Arabię Saudyjską, Renault. Także można powiedzieć, że grupa bardzo ciekawa, prawda? Wy też graliście z Argentyną, więc mi od razu się przypomina wielkie historyczne nasze boje. I ten mecz z Argentyną otworzył wam drogę do wielkiego sukcesu. Może teraz też tak będzie. Ja myślę, że wszystko jest możliwe w tej sytuacji dla nas. Oczywiście to są, tak bym powiedział, te dwie drużyny, one są dla nas bardziej znane niż Arabia Saudyjska. No tak. Tylko uważajmy, bo jednak ten trener francuski też może dobrą robotę zrobić z myślą francuską, a wiadomo, w tej chwili szkoła francuska trenerska jest w bardzo wysokim poziomie. Trenerzy francuscy są rozchwytywani wszędzie i jest to naprawdę dobra szkoła, więc tam są zdolni zawodnicy tej Arabii Saudyjskiej, także trzeba też na nich uważać. Natomiast Argentyna, no, trzeba ich przedstawiać, prawda, zespół. Dokładnie. Solidny zespół tego, no i duże postępy zrobił Meksyk, prawda? Chociaż nie osiąga tych, ale zawsze jest obecny na tych mistrzostwach świata i zawsze jest drużyną, którą ciężko się gra, prawda? Także tutaj będzie walka oczywiście na pierwsze miejsca, więc zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. Zdaje się, z Argentyną gramy ostatni mecz, prawda? Tak, ostatni. W grupie. Więc no tutaj, no tutaj to może to skomplikować, że ostatni mecz gramy z Argentyną. Może pierwszy z Meksykiem, tam trzeba. To może skomplikować się tym, że dla Argentyny, no i dla nas też, bo to jest wiadomo, jaka będzie sytuacja z Meksykiem czy z Arabią Saudyjską, bo lepiej by było, gdybyśmy rozegrali pierwszy mecz z Argentyną od razu, bo to tak teoretycznie mówiąc też. Wiem, rozumiem. Tak, ale najważniejsze jest, trenerze, przepraszam, proszę? Tylko powiem, najważniejsze jest, panie trenerze, bo to mówią mi wszyscy, jakby i trener Piechniczek, i ten, najważniejsze jest nie przegrać tego pierwszego spotkania, prawda? Trzeba zrobić wszystko, żeby chociaż punkt zdobyć z Meksykiem, żeby nie było tak jak z Senegalem, nie? W Rosji w 2000. Oczywiście. Najważniejszy jest start, bo to daje większą motywację później w następnej rozgrywce, prawda? Także tutaj zgadzam się w zupełności z panem, że z Pierniczkiem tak samo, że pierwszy mecz, jeżeli się go zaliczy, no, zwycięstwem, no to cudownie. Tylko jak to się mówi, gra się trzy mecze, więc to ja mówię tak, że jak się wygra pierwszy mecz, no to jest fantastyczna
motywacja i argumentacja do tego, żeby jeszcze lepiej grać w następnym. Dokładnie. Panie trenerze, wie pan, jaki mi się marzy finał? Mnie się marzy finał, bo ja nie ukrywam, że jestem zwolennikiem reprezentacji Francji. Kocham pracę, jaką wkładają Francuzi. Lubię francuski futbol. No mnie się marzy taki, oczywiście chciałbym, żeby Polska zagrała w finale, ale tak patrząc na umiejętności, to taki finał Francja-Brazylia to by podszedł niesamowicie. Ciekawe pod względem mundialu jest to, że tak, Lionel Messi zapowiedział, że to jest będzie jego ostatni mundial. Neymar powiedział, że to będzie jego ostatni mundial. Wydaje się, że to będzie ostatni mundial dla Roberta Lewandowskiego, ale no nie odbierajmy mu tego, że może jeszcze będzie chciał pojechać na ten jeden. Niesamowite, prawda? Trochę taki zmierzch bogów. No i ten niesamowity mistrz świata Mbappe, który może dołączyć do, no, na pierwsze miejsce się wysforować. Może tak bym to powiedział. Tak, tutaj wracając do tego, co pan powiedział o drużynie francuskiej. Dzisiaj jest tak duży potencjał zdolnych zawodników francuskich, że Deschamps, le sélectionneur, może zrobić swoje spokojnie trzy reprezentacje. Albo cztery. I tylko jest teraz, no to inteligentnie robi, bo już jest, można powiedzieć, duży rutyniarz w tej selekcji tych zawodników. Wie, na kogo postawić i tak dopasowuje składy na każdy mecz, że po prostu jest bardzo duża konkurencja. A ta konkurencja, ona jest zdrowa i w piłce nożnej jest ona potrzebna. I tutaj te osiągnięcia, bo jednak jest mistrzem świata, prawda, Francja, ta konkurencja dobrze wpływa na rozwój wszystkich zawodników, którzy są selekcjonowani do reprezentacji. Jest niesamowita motywacja. Są zawodnicy młodzi, są zawodnicy starsi, są, można powiedzieć, no tak, młodzi, starsi, ale tak się kochają, tak się lubią, że walczą jeden za drugiego i pokazują, że po prostu zależy im bardzo na tej reprezentacji Francji. Ale to jest normalne, bo jak jest konkurencja zdrowa, no to jeżeli jest zaakceptowana przez zawodników, to tylko na dobre wychodzi i to się potwierdza wszystko w wynikach tej reprezentacji Francji. Ale panie trenerze, już kiedyś rozmawialiśmy o tym, to jest niesamowite w reprezentacji Francji, od Aimé Jacquet, jak oni mądrze dobierają trenerów, od 98 roku. Aimé Jacquet odstawił Ginole, między innymi Cantone, postawił wtedy na młodego Henry czy Thurama. I od tego momentu, od 98 roku, Francuzi prawie zawsze są na topie w dużej imprezie światowej. Owszem, zdarzają im się wpadki, natomiast no, to jest niesamowite, że oni praktycznie liczą się na każdym wielkim turnieju. To był taki dla nich przełom, 98 rok. Teraz ostatnio też Mistrzostwo Świata, prawda? Więc mądrze dobierają trenerów. Mają to Clara Fontaine, gdzie oni się wszyscy znają ze sobą. Anelka nawet o tym wspominał, czyli taki enfant terrible teoretycznie francuskiego futbolu. No ale nawet on wspominał siłę tej szkoły, prawda? Mówię o Anelce podczas dokumentu o nim na Netflixie. Tak. No tutaj chcę wrócić do tego, co powiedziałem, że jakość drużyny w ogóle futbolu zależy od kadry trenerskiej oczywiście. Zależy od zawodników, którzy... Jeżeli na przykład w tej chwili mamy sytuację we Francji, że nikt się nie boi o to, że jeżeli jakiś jeden z zawodników odpadnie z tej jedenastki, prawda? Bo oni mają na to miejsce czterech, pięciu zawodników. Tak. I są do dyspozycji. My boimy się tylko, żeby Lewandowski nam zdrowy był, prawda? Albo Glik. Albo Glik. I na tym się kończy, prawda? I tego. Nie można doprowadzić do tej sytuacji, jaka jest, że my się martwimy o zawodnika, bo nie mamy innego, albo jeszcze no, sytuacja. Nie, tutaj we Francji tego nie ma. I zresztą ja wracając do tej sytuacji z naszych lat, kiedy oczywiście graliśmy na tym najwyższym poziomie,
Weźmy przykład Lubańskiego, który no nie pojechał na Mistrzostwa Świata w 1974 roku. I panie Łukaszu, niech pan sobie teraz przedstawia tą sytuację, że Szarmach, czy Lato, czy jeszcze, bo oni to najwięcej tych bramek postrzelali, jak oni pięknie zastąpili Lubańskiego. To było niesamowite, tak. I trener Górski się nie martwił, że ten nie pojechał. Oczywiście nie martwił się, on się martwił, ale martwił. Był to człowiek, którego dlaczego go szanowano? Bo on się nigdy nie bał podejmowania decyzji, ważnych decyzji. Przecież ja pamiętam, przecież myśmy wyeliminowali Anglików na Wembley, prawda? I kto grał? Domarski grał, prawda? Grał Domarski i strzelił nam tą taką decydującą bramkę, no a się okazało, że później grał Szarmach. Gorgoń grał z kim? Z Bulzackim, prawda? Bulzacki, no każdy myślał, że to jest przyszłość oczywiście reprezentacji. No a on się zdecydował na 20-letniego Żmudę, prawda? Oprócz tego byli inni zawodnicy w tej reprezentacji. Maszczyk za Ćmikiewicza, prawda? Były takie rozszady, były takie oczywiście zmiany, ale on nigdy nie bał się podejmować podjęcia decyzji ważnej, ale myślał to, znaczy analizował to z myślą przyszłościowo, że jednak dobrze robi. I to właśnie jest bardzo ważne. Tak na przykład jak taką myśl sobie, bo ja rozmawiałem z Deschamps też, on mówi do mnie, że najlepszy sposób na naszych zespołów, bo mamy tak dużo dobrych zawodników, to im zrobić zdrową konkurencję na każdy mecz. Pięknego. Muszą być wszyscy cały czas jedni ci sami, ale mogą być inni też. Ja bym ten fragment, co trener tutaj opowiadał, wyciął i pokazywał w tej naszej wyśnionej takiej szkole trenerów, czyli Ośrodku Narodowej Reprezentacji. Mówiliśmy o tym, panie trenerze, że marzymy o tym, żeby powstało takie polskie Clairefontaine. No i muszę powiedzieć, że rozmawiałem z władzami PZPN-u, no to jeszcze w zeszłym roku, ale rzeczywiście jawi się takie marzenie, taki cel, żeby ten ośrodek wreszcie zbudować, żeby to było połączone ze szkołą trenerów. Mocno trzymam kciuki, żeby ekipa prezesa Kuleszy zrobiła to, o czym myślą. Oczywiście są na to potrzebne wielkie pieniądze, ale bez tego nie będzie nic. Mam takie wrażenie, że jednak i bez wiedzy, którą trzeba skatalogować, pana wiedzy między innymi, wiedzy trenera Piechniczka, różnych naszych trenerów, także do Benhakera trzeba zadzwonić. Trzeba, wie pan, o co mi chodzi? Trzeba to skatalogować, trzeba to te doświadczenia spisać cyfrowo i to powinno być dostępne. Ja uważam, że to jest wielkie, wielkie nasze niedopatrzenie, to jest za mało, to jest dół, że myśmy tego nie zrobili, prawda? Że my pozwalamy, tak jak Sousa wyjechał po Mistrzostwach Europy, nie zostawił nic, ani dokumentu, ani nic, ani jakichś rozpraw, to wszystko powinno być w związku, prawda? Bo to jest wiedza, do której może sięgnąć selekcjoner. Tak jak Czesław Michniewicz na przykład, prawda? Może, nie musi, ale może, ma taką możliwość, prawda? Ja myślę też, przepraszam, że przerwę tego Zowsa, to trzeba było się zapytać, czy rzeczywiście on coś zostawił, bo nie wiadomo, no czy może zostawił, ale nikt o tym może nie chce mówić, nie wiem. Dlatego trzeba zawsze pukać do dwóch stron, pytać się z dwóch stron, nie tego, co po prostu no niestety źle postąpił, no ale miał tą możliwość, bo kontrakt jego był źle spisany i to wszystko. No właśnie. Źle, czy ktoś się przyzna teraz do tego, że ten kontrakt był źle spisany z Sousą? Nikt się nie przyzna. Nikt nie będzie chętnych, panie trenerze, żeby się. No, niestety. A Sousa, panie trenerze, rozmawialiśmy przed wejściem na naszą tutaj vlogową antenę. Sousa na wylocie z Flamengo ogólnie. Tak, mówił mi pan o tym. Tak, wie pan, tak. Ja panu powiem taką rzecz, że to, co się stało, to dla mnie jest bardzo dziwne. Bardzo dziwne z tym trenerem argentyńskim. Dla mnie też.
portugalskim. Z tego względu, że no, nie wszystko jest prawdą, co się mówi. I tutaj, jeżeli on po prostu zdecydował, że chce odejść, to coś musiał być tak, że no, albo on no, zdradził tą reprezentację, nie chciał dalej kontynuować, bo się bał, albo jeszcze inne były jakieś argumenty, które po prostu doprowadziły do tego, bo w momencie, jeżeli tylko zadzwonił do prezesa Kuleszy, no to myślę, że prezes Kulesza skoczył bardzo wysoko do góry od myślę, razu. Myślę, że tak, a to święta były. Bardzo się ucieszył, bardzo się ucieszył, to na pewno. Z punktu widzenia doświadczenia mojego, to powiem szczerze, że rzeczywiście bardzo się ucieszył prezes Kulesza. Boże, kochany. Panie trenerze, jeszcze króciutko, odwaga, to musi cechować trenerów, więc co, musimy życzyć trenerowi Michniewiczowi odwagi przede wszystkim, żeby wymyślił takiego żmudę albo takiego, nie wiem, właśnie szarmacha. Są potrzebne takie młode rybki, które gdzieś będą podgryzać, które będą nie do końca jeszcze obeznane przeciwnikom. Nicolo Zalewski może będzie taką właśnie rybką, kimś takim, kto rozrusza te reprezentację. No trzeba szukać, to co trener opowiada. Władysław Żmuda też był gościem kanału Ciuną po oczach, także ja się uśmiecham, bo i z Włodzimierzem Lobańskim też rozmawiałem i są stałymi gośćmi, co jakiś czas z nimi rozmawiam. No to właśnie też mówił, że to trener Żmuda, Władysław Żmuda mówił, to było dla mnie ogromne zaskoczenie, ja się bałem trochę, no, ale podołał. Tak, tylko no jest wielka różnica dzisiaj i to, co było kiedyś. Kiedyś oczywiście no, byliśmy wszyscy w Polsce, wszyscy zawodnicy no, grali zgadza u się. Siebie, prawda? Inna mentalność. Myśmy kochali Polskę, kochaliśmy Orzełek, byliśmy bardzo umotywowani i oprócz tego no, zawsze marzyliśmy o tym, żeby jak najlepsze wyniki robić, bo tak byliśmy wychowywani i to robiliśmy nie tylko dla klubów, ale robiliśmy też to dla reprezentacji, więc dzisiaj pewne rzeczy też trochę znikają, nie są takie same. Weźmy wyjazdy 15-latków, 16-latków, polskich chłopaczków, którzy szkolą się za granicy, weźmy tych, którzy nie są przygotowani, wyjeżdżają, chociaż teraz już się dużo też poprawiło jakościowo w pracy u nas w Polsce. Więc są pewne wymogi, które po prostu trzeba wykorzystać, trzeba po prostu to, jak to się mówi, lepiej opanować, co robimy z zawodnikami, którzy wyjeżdżają wcześniej. Czy to lepiej dla Polski, czy to źle, a ja mówię, jeżeli to jest źle, to zróbmy, żeby w Polsce było dobrze, prawda? Nie puszczajmy ich, rodzicom pomóżmy, żeby po prostu ci chłopacy jeszcze przy nich zostali, żeby jeszcze się rozwijali, bo lepiej jest się rozwijać oczywiście i szybciej, jak się ma kapitalne warunki przy rodzinie, czy oczywiście tutaj w kraju. Dlatego to mówię, że pewna rzecz, która mnie boli najbardziej, że po prostu nie mamy w tej chwili takiej możliwości na tym poziomie, co mają te wszystkie kraje, co trudno nam będzie ich doścignąć, chociaż zawsze tam jakieś wpadki będą te kraje miały. Tak, my będziemy od czasu do czasu mieli i sukcesy też. Przecież w tej chwili już jesteśmy po raz drugi na Mistrzostwach Świata, tak? Bo byliśmy trzeci, tak, drugi w Rosji i teraz w Katarze. No, co świadczy o tym, że jest lepiej. Ale mówię, że musimy dojść, bo jesteśmy jakby nie było milionowym, 40-milionowym prawie krajem, więc jesteśmy piątym narodem w Europie, prawda? Jest to potęga duża i są możliwości duże, dlatego no, skupmy się, co robić, jaki cel osiągać, czy sprzedajemy tych młodych
i dalej kontynuujemy. Czy robimy ośrodki sportowe i szkolimy i przygotowujemy bazy dla tych, żeby się nie martwić, że jak będzie dwóch kontuzowanych, czy sześć dobrych zawodników, to mamy następców. Wszystko to trzeba przeanalizować i wytworzyć takie struktury, które by były odpowiednie oczywiście do osiągnięcia najwyższych sukcesów światowych. Dokładnie. Panie trenerze, mnie się wydaje, że też nie mamy co wyważać otwartych drzwi. No, Francuzi pokazują, jak to się robi. Oczywiście dużo ludzi mi zarzuca, że Francja jest bardzo bogatym krajem, że o czym ty mówisz, u nas to jest niemożliwe. Ale przepraszam bardzo, oni też mają swoje problemy, bo jest mnóstwo chłopaków biednych, z biednych rodzin tak naprawdę, z tych kolonii różnych francuskich, ale oni jakoś potrafią to zrobić, więc niech mi nikt nie mówi, że nie da się tego zrobić co we Francji, tylko i wyłącznie dlatego, że Francja jest o wiele bogatszym krajem, bo to tak nie działa, to nie tak funkcjonuje. Oczywiście to, co pan mówi, to jest prawda, to tak nie działa. Oni po prostu wybrali taki kierunek, który odpowiada temu, żeby ta reprezentacja Francji była bardzo silna. I oni, kto im przeszkadza brać na przykład z Afryki piłkarzy? Nikt im nie przeszkadza. Były kolegi. I przeciwnie, oni się cieszą z tego. I nie tylko się cieszą te kraje, które... Wybór należy do zawodnika też. Albo on się zgadza, że będzie reprezentował Francję, albo będzie grał w Senegalu na przykład, czy tam w Wybrzeżu Kości, czy tego, albo Algierczycy. Zidane się zdecydował, jako Algierczyk zdecydował się grania tego. No i co? No i źle mu to wyszło. Tam teraz ten, który gra prawie skrzydłowy, co gra w tym Manchester City, z Algierii też zdecydował się na Algierię. Co mu to przeszkadza? Nie przeszkadza. On gra w klubie, on gra tego. To jest kwestia tylko zaufania, kwestia tylko, tutaj nie trzeba szukać komplikowanych sytuacji, trzeba iść drogą, która jest normalna i do celu idzie. A do celu idzie, ma iść to, żeby ta reprezentacja była najsilniejsza, jaka może być. Dokładnie. I tak to trzeba trenerze I zrobić. Tak to trzeba myśleć, trzeba się dopasować do mentalności, do sytuacji, jaka jest w Polsce, do tego, co robią Polacy, jak oni w tej chwili, dlaczego mają myśl, że wolą pojechać wcześniej na zachód, dlaczego? Już rodzice się z tym zgadzają. Nie wiem, czy to pod namową teraz, bo to jest kategoria też ludzi, agentów, aha, piłkarskich, to no tak, nie wiadomo. No tak. Ale agenci są wszędzie, prawda? I byli i będą. I trzeba z nimi współpracować, nie trzeba przeciwko nim innym być, bo taka jest ich rola, taka jest ich funkcja, to jest ich zawód, prawda? I jest to zatwierdzone oczywiście FIFA, taki agent. Także to jest normalny pracownik, prawda? Więc trzeba znaleźć, jak to się mówi, zawsze rozwiązanie, żeby było dobre i iść w dobrym kierunku. Dlatego co zrobić, żeby ta polska piłka nożna poszła w górę, żeby dokładnie było lepiej. Wiesz? A mało kto wie, może niewiele osób wie, że trener, skoro jesteśmy już przy Francji, był kiedyś najlepszym trenerem we Francji przez France Football. Także to był 90. rok, panie trenerze, czy 91? Bo... 91, tak. Teraz 91. rok, France Football, najlepszy tak trener we Francji. Ale też w Afryce to myśleli, że pan jest Francuzem, nie? Generalnie rzecz ujmując, tak dużo... Nie. Myśleli? Nie. Bo tak gdzieś czytałem czy słyszałem, że nie. Ja zawsze Polakiem tak byłem. Okej, że, ale część tam, że tak, że myśleli, że to jest trener właśnie francuski. Albo może po francusku mówiłem, dlatego. No właśnie, może, nie, no jasne, ale zostać trenerem najlepszym we Francji to jest duża sztuka, no przecież tam to jest niesamowite. Chyba jedno z fajniejszych takich osiągnięć, prawda, trenera w karierze trenerskiej. Ja miałem kilka, prawda, bo zdobywałem puchary. Nie, no jasne. Tego. Tylko chodzi o to, że co jest dziwne w narodzie naszym kochanym, bo przecież jestem Polakiem, prawda? No jasne. Że o tym, że byłem najlepszym trenerem we Francji, to nie bardzo wie kto. Ale ja wiem. Ja byłem,
Dziękuję, że pan wspomniał. Pisze się często, że tam gdzieś w jakichś afrykańskich krajach pracował. Nawet o 18 lat pracowałem na najwyższym poziomie we francuskich klubach. To tak jakby dzisiaj, prawda? No, chociaż te media się rozwinęły i przekaz jest inny w stosunku co było do kiedyś, bo ja to zaczynałem w 79 roku jako trener. Ale żeby po prostu, ja pamiętam też, już nie chcę wracać do wszystkiego i opowiadać wszystkiego, ale czasami mi się śmiać, chociaż od czasu do czasu tam, tak dzisiaj na przykład z panem, to tam ten temat poruszyłem, a tak to nie poruszam nawet, bo mnie to rozśmiesza. Ludzie nawet niektórzy, nie wiem z jakiego powodu, nawet nie chcą o takim czymś słyszeć. Nie, panie trenerze, wie pan co, trzeba to wszystko zebrać i napisać dobrą książkę trenera, bo naprawdę ja uważam, że naprawdę tak uważam, że trzeba to po prostu młodemu pokoleniu i nie tylko średniemu też ładnie przedstawić i musi po trenerze coś po prostu zostać takiego trwałego w postaci takiej książki. Dobra idea, trenerze, żeby coś takiego... O, zobaczymy, czas pokaże. Ja w tej chwili się nad tym zastanawiam właśnie i mam takie trzy rozdziały. Zawodnik w Polsce, zawodnik we Francji i trener we Francji. I czwarte, bo tam mówię o trener i zawodnik i trener we Francji. I trzeci rozdział to by był Afryka oczywiście. Piękne, ale reprezentację też trzeba, panie trenerze. No bez reprezentacji to... Trzeba to wszystko opisać, co trener widział, jak to było, jakby też. Ja mam wszystkie, to wszystko jest napisane u mnie, tak. Ja to wszystko notowałem, prawda? To jest niesamowite. Wszystkie te, co brałem udział jako selekcjoner, to robiłem całą analizę wszystkiego, całego turnieju, wszystkiego i opisy są, także federacja ma i ja mam, prawda? Nawet czasami musiałem w Afryce podarować takie coś prezydentowi każdego kraju afrykańskiego, żeby sobie poczytał co robiłem jako selekcjoner. No, a ja chciałem jeszcze zweryfikować, czy to prawda, że trener w Mali dostał ziemię w nagrodę za... Czyli to jest prawda. Za czwarte miejsce przegraliśmy z Nigerią wtedy 1-0 w Mali i dostaliśmy, każdy dostał ziemię, tylko ja ją podarowałem biednym. Aha. Tak, podarowałem. Piękny gest. Chciałem się spytać, co z tą ziemią tam było, bo skąd to wiem, bo fantastyczny podarowałem. Tak, o artykuł napisał o panu mój serdeczny kolega, przyjaciel, tak mogę powiedzieć, nawet nie chcę, bo mam nadzieję, że się nie obrazić za to. Paweł Czado, tak, z którym się bardzo lubię, pozdrawiam Pawła, może ogląda naszego vloga, natomiast Paweł właśnie taki świetny artykuł mi polecił, słuchaj, będziesz mają z trenerem Kasperczakiem, przeczytaj koniecznie ten artykuł, no i rzeczywiście przeczytałem od dechy do dechy. Trenerze, trzeba zrobić taką książkę zdecydowanie, ja uważam, że to jest coś, to byłoby coś niesamowitego, to byłoby coś fantastycznego, no i na pewno trzeba też opisać karierę zawodniczą trenera, no bo jak, no bez tego... Jest pomysł. Myślę, że jest pomysł. Wrócimy do tego, panie trenerze, bo tutaj jest chętny, żeby coś takiego myślę spisać i zrobić, bo naprawdę uważam, że to byłoby coś niesamowitego. Tak już zupełnie na koniec, panie trenerze, czy wierzy pan w Michniewicza? Jak już wiemy, sporo pomyśl się na mnie wylało, bo ja od początku mówiłem, że wierzę i awansował do finałów piłkarskich Mistrzostw Świata. Ale czy to może być trener, który nam da na samym mundialu dużo, dużo radości? No, trzeba zaufać takiemu trenerowi. Oczywiście to jest... Ja go pamiętam, Czesia, jak jeździłem po Europie, spotkaliśmy się w Anglii i on przygotowywał sobie, bo musiał staż robić, żeby zdobyć ten najwyższy dyplom trenerski.
prawda? A ja oglądałem zawodników afrykańskich w Anglii, więc dano nam się spotkać na stadionie. No, fajna dyskusja była i wyczułem, że jest bardzo ambitny, prawda? Bardzo ambitny. Starał się pewne rzeczy tłumaczyć mi, dlaczego chce, po prostu to jest jego pasja. Dużo rzeczy pozytywnych było i wszystko, bardzo się z tego spotkania cieszyłem i tak go poznałem. Poznałem go też na konferencji prasowej, gdzieśmy też dyskutowali na temat taktyki. Oczywiście on był prelegentem, ja słuchałem i później były pytania zadane, żeśmy dyskutowali na jego myślenie, to co on chce robić i jak to robi, właśnie z tą drużyną, co miał reprezentacją Polski. Bardzo mi się to podobało, bo to było, można powiedzieć, no, czułem, że jest to trener, który ma wiedzę, o, tak bym powiedział. I się bardzo z tego cieszyłem. Także mam bardzo dobre stosunki z Czesiem Michniewiczem. Nie zawsze dzwonimy, nie zawsze tego, ale jak tylko okazja się zdarza, to sobie powspominamy. Także życzmy mu, bo tylko to możemy zrobić. Ja tutaj nic innego nie mogę mu powiedzieć i podpowiedzieć, bo ani on nie pyta, ani ja nie jestem zmuszony do mówienia. W każdym razie myślę, że jest to szansa, żeby wykorzystać jeszcze tą, jak to się mówi, grupę chłopaków, którzy są wodzirejami, można tak by nazwać, tymi stałymi punktami ważnymi drużyny jak Glik, Krychowiak i Lewandowski i otoczyć ich. Oczywiście bramkarz teraz Szczęsny też jest, prawda? Zobaczymy, jak oni tam też, tak. No, mamy tych bramkarzy też tutaj we Francji, ten Bułka jest, prawda? Tutaj pod tym względem to nie ma się tego. Tylko mówię, że otoczyć tymi co są podstawowymi zawodnikami drużyny, otoczyć innych, no i po prostu pokazać, jak się najlepiej z dobrej strony. Musi też przeanalizować, może Czesiu, dlaczego w Rosji nie wyszły te Mistrzostwa Świata, prawda? No właśnie. Z tego powodu. Z różnego punktu widzenia, czy to z punktu widzenia technicznego, czy fizycznego, czy taktycznego, czy mentalnego, musi pewne argumenty po prostu sobie ustawić, żeby po prostu nie popełnić tych błędów, które były popełniane wcześniej, prawda? Myślę, że pewne błędy były popełniane wcześniej ze względu na to, że cudowną drużynę mieliśmy na Mistrzostwach Europy, bo nawet mogliśmy, nie przegrywając z Portugalią, mogliśmy zajść bardzo wysoko. Nie wiadomo, czy może my mogliśmy w tej sytuacji nie zdobyć Mistrzostwa Europy. I tu nagle po 2 latach na Mistrzostwach Świata no, byliśmy bardzo słabicy i to przegraliśmy mecze w sposób taki, no, haniebny, który tu, no, można by tak powiedzieć, nie określę tego haniebnym, ale słaby, taki, bardzo, dobra, słaby. W słabym stylu. Dlatego życzmy Czesiowi, żeby po prostu dużo przedtem przeanalizował, szukał pewnych dyskusji na ten temat, co by tu zrobić i dobrać sobie takich ludzi, którzy by mu pomogli oczywiście w przygotowaniu zespołu, bo ten okres będzie też trudny, bo to będzie od razu z ligi, bo to w listopadzie zaczyna się. Liga będzie szła cały czas. Nie wiem, ile oni tam będą mieli tego okresu przygotowawczego do zrobienia. To w każdym razie powinien naprawdę być bardzo czujny i obserwować bardzo zawodników w tym okresie do listopada, bo to jest 11, zdaje się, jest pierwszy mecz, prawda? Inauguracja Mistrzostw Świata. A kończy się grudniu 20, jakoś tuż przed świętami, panie trenerze. Tuż przed świętami, 23, zdaje się, jak się nie mylę, się kończy. Także no, życzmy mu z całego serca, ja mu też życzę, żeby po prostu ta drużyna polska z tymi zawodnikami
które pojadą, żeby zawalczyła i żeby pokazała się z dobrej strony. Ja myślę tak, jeszcze wracając, żeby dorzucić coś, że fajnie będzie, że w tej Lidze Narodów UEFA my gramy z taką trójką drużyn naprawdę na wysokim poziomie, mocnych. Bo nawet tak. dzisiaj Walia też jest zespołem silnym, prawda, nie można powiedzieć, że nie. Także Holandia, Belgia, no to już swoją klasę, ich klasę znamy. W każdym razie to będzie naprawdę dobre dotarcie po tych meczach ja myślę, na pewno się coś stworzy dobrego wybór będzie dobry na te Mistrzostwa Świata w Katarze. Dokładnie. I tu stawiamy piękną kropkę. Panie trenerze, bardzo dziękuję za dzisiaj. Zagraliśmy ponad 1,5 godziny, także nawet prawie się do dogrywki, że tak powiem, zmieściliśmy. Henryk Kasperczak. Ale jeszcze nie będziemy strzelać rzuty karne. Jeszcze nie, rzutów karnych nie. Zostawimy sobie nie. Te rzuty karne na później. Tak, na później, na kolejne razy. Panie trenerze, Henryk Kasperczak, przyjaciel vloga Cielą po oczach, legenda reprezentacji Polski i Wisły Kraków. Mogę powiedzieć, że przyjaciel Cielą po oczach? Możemy tak? Oczywiście, oczywiście. No to przyjaciel vloga Cielą po oczach, już tak będziemy tytułować. Panie trenerze, w sprawie biografii się będę odzywać, bo to jest, trzeba to zrobić, trzeba to po prostu zrobić, trzeba to spisać, trzeba to ludziom powiedzieć, pokazać, bo uważam, że byłem u Huberta Kostki niedawno i też bardzo lubię się z panem Hubertem i też to, co mi naopowiadał, jedna rzecz do kamery, ale druga rzecz, co mi opowiadał i też był gościem, notabene, pomagał mu syn ogarnąć. To jest niesamowite, dlatego trzeba pewne rzeczy nagrywać, robić, żeby to nie uciekło. Panie trenerze, dużo zdrowia i w kontakcie jesteśmy cały czas. Dziękuję panie Łukaszu, do widzenia. Jasne, i do zobaczenia. Wzajemnie, dziękuję bardzo. Henryk Kasperczak, no niesamowity człowiek, naprawdę myślę, że wiele fajnych idei jeszcze nam sprzeda, ale nie kończymy jeszcze programu, bo będzie drugi gość telefonicznie. Subskrybujcie i lajkujcie kanał Cielą po oczach. Myślę, że udowadniam tutaj na tym kanale dwie rzeczy. Po pierwsze, że można robić treści trochę inaczej od pozostałej części naszego internetowego środowiska, a po drugie, że naprawdę są to treści, myślę, że po pierwsze unikalne, po drugie ciekawe. Także zostańcie z nami. Mega coach, pisze Marian Psikuta. Ja myślę, że to nie tylko mega coach, ale też mega człowiek, i który naprawdę jeszcze z wieloma rzeczami się z nami podzieli na vlogu Cielą po oczach. Co do Wisły, ja życzę, żeby Wisła się podniosła i żeby jednak szybko, podobnie jak trener Kasperczak, szybko awansowała do Ekstraklasy, bo bardzo lubię ten klub. Ja lubię wszystkie polskie kluby, ale przy niektórych bije serduszko mocniej, jak Górnik przy Górniku Zabrze, Wisły, czy przy Wiśle Kraków, różne kluby lubię, także nie da się mnie tak jednoznacznie zakwalifikować. Słuchajcie, dzwonimy do Jaromira Kruka z tygodnika Piłka Nożna, myślę, że fajnie nam tu podsumuje mój przyjaciel vloga Cielą po oczach, naszą dyskusję, także Radio Rekord z Kielc. Dużo, dużo aktywności Jarek ma w swoim dziennikarskim życiu i za chwilę mam nadzieję, że z Jarkiem się połączymy. Witam serdecznie, dobry wieczór Jareczku, bardzo fajna oglądalność naszego programu, super rzeczy, mam nadzieję, że słuchałeś, opowiadał tak trener Henryk Kasperczak. No ja myślę, że takich ludzi należy pokazywać, należy z nimi rozmawiać, należy ocalić to, co mówią, od zapomnienia. Tak bym to powiedział i to, co przeżyłem. Tym bardziej, że ten Kasperczak jest takim człowiekiem, który chce się podzielić tym, co wie, swoimi spostrzeżeniami i jest taką bardzo otwartą postacią i szanuję też, co bije od niego, to szacunek też do kibiców, którzy przychodzą na mecze piłkarki i dzięki nim to wszystko się kręci. Na pewno ciekawe się, jak zwykle Henryka Kasperczaka słuchało i na pewno no też wiele prawdy mówi. To jest też człowiek, który potrafi się przyznać do tego, że coś tam zrobił źle, że popełnił jakiś błąd, no co tam i słyszeliśmy, choćby od spadku Górnika Zabrze. No, także myślę, że bardzo udany program.
Tak, bardzo, bardzo dziękuję. To właśnie dzięki Jarkowi mogłem się skontaktować na początku z trenerem Kasparczakiem, także Jarek, wielkie Ci dzięki za to, bo to właśnie dzięki Jarkowi możecie te programy z Henrykiem Kasparczakiem oglądać. Jarek, ale też niesamowita historia z tą ziemią w Mali, że trener Kasparczak oddał ją biednym, no to coś jest nie... To jest coś niesamowitego. Ja nie wiem, czy to tak jest normalne, że wiesz, człowiek jakiś tam przeciętny by pewnie chciał sprzedać tę ziemię i jakiś tam zysk jeszcze z tego mieć, nie? Albo coś uprawiać. Ale Kasparczak pokazuje, że w życiu nie tylko ważne są pieniądze. I myślę, że to jest człowiek o wielkim geście, naprawdę na poziomie. Samo to, że jest przyjacielem Włodzimierza Gąsiora bliskim, to już mówi wiele, bo raczej Włodzimierz Gąsior stawia na takich szlachetnych ludzi. I trzyma się, można powiedzieć, z Henrykiem Kasparczakiem jeszcze z czasów występów w Stalinie Lot, kiedy razem tworzyli środek pomocy. Grał wtedy Gąsior na szóstce, Henryk Kasparczak grał na ósemce. Jakoś tak według do dzisiejszej nomenklatury. No i trener Gąsior zawsze bardzo dobrze wyraża się o Henryku Kasparczaku. Dla mnie to jest najlepsza rekomendacja, bo takich uczciwych ludzi jak Henryk Gąsior to w polskiej piłce nie jest za wielu, tutaj szczególnie obecnych teraz w naszym kraju. No i tak do takiego właśnie grona zaliczam też Henryka Kasparczaka. Pozdrawiamy trenera Gąsiora, może słuchał naszego, oglądał nasz program, ale myślę, że też duże pozdrowienia do trenera Gąsiora. Jarku, o Wiśle jeszcze dwa zdania chciałem z tobą porozmawiać. Trener Kasperczak mówi wprost, Wisła musi szybko, jego zdaniem, szybko awansować do ekstraklasy, pozbierać się. Czy też jesteś tego zdania, czy ten czyściec pierwszoligowy może trochę dłużej potrwać w przypadku Wisły Kraków? Zależy, jak się wszystko potoczy, bo na każdy klub, który spada z ekstraklasy do pierwszej ligi, no powiedzmy, ja to mówię druga liga, bo to jest drugi poziom rozgrywkowy, no to chciałby szybko awansować, a samą tradycją, historią się raczej awansów nie robi. No tak. Ja się męczył po tych problemach kadrowych, po tych problemach swoich finansowo-organizacyjnych, ruch chorzy, jak się męczy. Drużyna z mojego miasta, Kornakielce, drugi sezon też, droga przez mękę to jest. No to trzeba wszystko poukładać. No, to w każdym kraju piłkarskim ten drugi poziom rozgrywkowy jest naprawdę bardzo trudny, bo tam jest trochę mniej piłki, więcej biegania, walki, takiej rzeźni bym powiedział. Rzeźni, dobre. Wisła będzie się musiała do tego dostosować. No, jeżeli chodzi o finanse, to jestem spokojny, bo na pewno Wisła sobie poradzi. Mi się, że to jest taki pocisk, sprawdzia na ambicje tutaj tych ludzi wszystkich związanych z Wisłą i na pewno ambicja czy duma nie pozwoli Kubie Błaszczykowskiemu, żeby się tutaj wycofać z tego projektu. Będą chcieli awansować, ale tak pomyślałem sobie dzisiaj oglądając właśnie program z Henrykiem Kasperczakiem, że też mieliśmy takie awanse, że drużyny, raczej takie sytuacje, że drużyna zaraz po spadku awansowała, a potem walczyła o najwyższe cele i taki ruch, że po spadku z najwyższej ligi awansował i to był mistrzostwo Polski zaraz, to co na drużynach, w której występował Krzysztof Warzycha, Dariusz Gęsior wtedy wchodził do składu. No i tak można, może to czasami dobrze działa, bo Atletico Madryt, mój klub też spadło z Primera Division kiedyś i zaraz po tym awansowało i walczyło też o europejskie puchary. No taki czyściut się przydaje. No dalej Niemcy, Hamburger SV, Werder Bremen, kto spada. Nie ma gwarancji. Piłce nożne nie tylko pieniądze, tradycje, historia decydują o tym, tylko po prostu trzeba swoją plansę jakość pokazać na boisku przede wszystkim. Także Wisła czeka ciężka walka i też zobaczymy, kto w tej ekstraklasie, kto w tej pierwszej lidze zostanie, kto nie awansuje, a na pewno też wejdą do pierwszej ligi z drugiej i groźne drużyny, no, Stal Rzeszów i ktoś pewnie z tych barażów, to może być Ruch Chorzów lub Motor Lublin, tak bym obstawiał, więc to też będą drużyny z ambicjami, które celują w awans do na pewno też w dalszej perspektywy do ekstraklasy, bo kto tej ekstraklasy posmakował raz, chciałby tam zawsze wracać i widzę to po przykładzie Korony Kielce, która też dużo środków włożyła w to, żeby mieć jak najmocniejszy skład, ale wcale to nie jest takie proste. Wiesz co, mnie się wydaje, Jareczku, że a propos Korony, wiesz, bo to jest twoja korona, wiadomo, z Kielc, pozdrawiamy kielecki futbol, Radio Rekord. Tak, akurat wiesz, w Kielcach nikt nie patrzy z powodu spadku Wisły Kraków. Nie, ja wiem. Jarek, ale jedna rzecz, ja ci powiem, ja nie widzę Korony jako faworyta z Odrą Opola, ja ci powiem, że to jest zespół, który, nie powiem ci dlaczego, to jest zespół, który przyglądam się, który dobrze znam energię tego zespołu, to jest drużyna, która się niesamowicie rozwija, fajny stadion budowany, mądry prezydent w Opolu, naprawdę
szczerze powiedziawszy. Ja zgadzam się z tobą, że Korona nie jest faworytem teraz tego meczu w tym momencie, ale to może na dobre Koronie wyjść. Może, tak, wiesz, tak, może, no bo, ja bo wiesz. Ja bym była faworytem i zawodziła, więc zawodziła tak. W wielu przypadkach, tym bardziej świetnie wystartowała, potem się to wszystko popsuło. Więc teraz to samo, że nie będzie faworytem, to na pewno pomoże Koronie, a tutaj ludzie wierzą w to, że zadziała magia Leszka Ojrzyckiego do właśnie takich zadań specjalnych, do takich trudnych meczów. Tak, to fajny trener jest, nie no jasne. Tak, i myślę, że tutaj tak naprawdę w barażach, wyrzucilibyśmy maszynę losującą, cztery kulki i kogo można było wylosować. No tak poważnie mówiąc, no to będzie decydować, jak kto wytrzyma psychicznie to wszystko. Jak wytrzyma kto psychicznie tą całą otoczkę tego meczu i spodziewam się też dużej frekwencji, bo w Kietach nikt sobie nie wyobrażał tego, że Korona nie awansuje, ale teraz jest naprawdę spokojna atmosfera wokół zespołu Korony. Nikt tam nie krytykuje za bardzo piłkarzy, którym tam specjalnie ostatnio nie idzie. Wszyscy też wiedzą, że ta Korona jest nieobliczalna, bo potrafiła przyleć z Arką u siebie 1-2 i pojechała do Łodzi i wygrała Wigę. No to jest właśnie Korona. Wygrywa z Podbeskidziem na wyjeździe, przegrywa z Puszczą w Niepołowicach. A potencjał uważam, że Korony jest spokojnie na ekstraklasę tego zespołu, tylko problem jest pokazywanie tego potencjału. No to problemów, ta liga w zaplecze ekstraklasy to jest naprawdę liga, to chyba z jednej strony siermierza, druga to jest naprawdę takie piekiełko straszliwe. Piekiełko. No tak, Mucka, trudno się z niego wydostać. Rzeźnia, tak jak mówiłem. No i Wisła nic z tego tutaj nie czeka, ale Wisła też kiedyś spadała w składzie z Adamem Nawałką, z Leszkiem Litką, z Markiem Motyką, w świetnym składzie spadła z ekstraklasy, no i też musiała walczyć. Później też spadała w latach 90. Ja pamiętam, jak na drugim poziomie rozgrywkowym grał Grzegorz Kalicia, którego tutaj Henryk Kasterczak wspomniał, i też dobrym składem spadała. No także piłce nożnej nie liczy się kto co mówi, jak to kto ocenia, tylko tak naprawdę jak kto gra i pokazuje to na boisku, to trzeba po prostu wygrywać mecze. Samym pochodzeniem po boisku się meczów nie wygra, tym bardziej w pierwszej lidze, gdzie za wszelką cenę każdy chce faworytowi pokazać miejsce w szyku. No i zobaczymy, no, jeżeli chodzi o Koronę, to jestem optymistą, że awansuje do ekstraklasy, a jeżeli chodzi w tym sezonie, jeżeli chodzi o Wisłę, no to myślę, że Wisła awansuje w pierwszym sezonie swoim. Nie będzie to łatwe, ale Wisła awansuje, bo to nie chcąc się komuś podobać czy nie, no to derby Krakowa się powinno odbywać chyba w ekstraklasie, bo to z tych derbów Krakowa też na pewno straci ligę. I tak patrząc inaczej, już odrzucając te animozje regionalne nasze polskie, tak. No to tak na tą Wisłę to kilkanaście tysięcy ludzi na mecze przychodzi. Nie stać nas na tworzenie takiego klubu w najwyższej lidze. To może mogą się zdarzyć, bo to naprawdę są wierni kibice z tych myśli Kraków na dobre i na złe. Są ci kibice i teraz to będzie egzamin też dla nich. A jeżeli chodzi o spadek, kto zawinił, no na pewno wszyscy trochę. Polityka kadrowa drużyny, a też przychodził tutaj Adrian Gula, jeden z najlepszych trenerów na Słowacji, wyróżniający się, który ma naprawdę duże doświadczenie, ciekawe CV. No tak też nikt nie spodziewał się, że Wisła będzie grać tak słabo. Wisła też miała piłkarzy, taki Fryderyk, a przecież Slavii Praga. No i naprawdę duży zawodnicy. Nie spodziewał się, że Obraszek, są z takimi ludźmi Wisła, spadnie. No, spod różnych okoliczności. No i też słabej gry Wisły w niektórych meczach. Nie dodam jeszcze oczywiście już świadomy tego, że przeciwko Wisłie się wszyscy sprężali, a niektórym innym zespołom konkurencji odpuszczały niektóre kluby mecze, co widzieliśmy kilka razy, to każdy się może domyślać, ale tak wyszło, no to też związane z tym jest, że ktoś coś się wypowiedział na temat sędziów, ktoś skrytykował ekstraklasę, a w polskiej piłce takie coś się nie wypowiada. Lepiej nic nie mówić, tylko zrobić tak, żeby po prostu na boisku pokazywać klasę. Ty Jarek, Jareczku, jest pytanie do ciebie. Karol Jabłoński na naszym czacie pyta, czy gość uważa, czyli czy ty, że Raków słusznie zdobył puchar, a Lech mistrzostwo. Ja tylko odpowiem też na to pytanie, zanim Jarkowi udzielę głosu. Ja uważam, że dobrze się stało. Lech ma trochę większe możliwości jednak i na rynku transferowym i większe możliwości infrastrukturalne. Ja patrzę tylko tak, ja patrzę biznesowo pod tym kątem i po prostu szanse daje trochę większe na awans, chociażby do fazy grupowej Ligi Mistrzów Lechowi. Ale oddaję ci już głos, Jarku. Ja uważam, że tytuł zdobywa drużyna, która zdobywa najwięcej punktów. No właśnie. Dobre, no, to mi się podoba. Bardziej byłem zaskoczony tym, że Lech nie zdobył podwójnej korony, bo słabo zagrał ten finał Pucharu Polski. No tylko ten finał Pucharu Polski został zepsuty przez to, co się działo na stadionie, czyli afera z tymi kibicami, z tymi flagami. No tutaj stanę po stronie mimo wszystko kibiców, bo uważam, że taka durna decyzja prezydenta Warszawy o tym, żeby nie puszczać z jakimiś określonymi flagami kibiców, nie wprowadzać kibiców, to jest dobra
beznadziejnych sytuacji. No i zepsuła się atmosfera, gdzie było tej, nie było tej magii. Ale piłkarsko, no piłkarsko to ja powiem przewrotnie. Piłkarsko mi się najbardziej podobało w tym sezonie Pogoń Szczecin, ale za szybko ogłoszono, że Costa Runia idzie. No właśnie, no to też mi się najbardziej podobała. Mieli najwięcej indywidualności, mieli najfajniejszy, fajny zespół mieli. No oczywiście potracili gdzieś punkty tam. Lechu mi się nie podoba to, że jest za dużo cudzoziemców i ci cudzoziemcy przecież tak naprawdę w większości przypadków są tam w tym klubie dla pieniędzy, a na pewno także Lech mimo wszystko ma jakieś tam szanse nawet do Ligi Mistrzów, jak nie, to w najgorszym wypadku do Ligi Europy. Także no zobaczymy, no Raków robi świetną robotę, ale już po tym zdobyciu Pucharu Polski zabrakło im takich genów zwycięzców, żeby dążyć za wszelką cenę, czy oni rozdawali karty. Nie wykorzystali ten szansy i kto wie, może taka szansa już się w historii tego klubu nie powtórzy, bo ten klub i tak robi super wyniki, nie posiadając normalnego, prawdziwego stadionu, z prawdziwego zdarzenia. Tutaj ukłony dla Marka Wawrzyna na pewno, dla prezesa Cygana, który też to wszystko poukładał za fajną politykę transferową klubu, no ale bez stadionu, bez porządnego stadionu ciężko będzie się rozwijać Rakowowi. Naprawdę ciężko będzie się rozwijać, bo to jest słabe, że Raków, miasto tak traktuje, że Raków musi swoje mecze pucharowe grać w Bielsku-Białej. Przecież to jest tragedia, to jest tak naprawdę tragedia. Wręcz żenujące, mecze ligowe w Bełchatowie, no to jest... Nie, no daj spokój, to jest... Dla miasta Częstowa i choćby z tego względu, dobrze, że Lech będzie grał w eliminacjach Ligi Mistrzów. No, a Raków, czy dobrze się stało, że tak wyszło, to poczekajmy z odpowiedzią na mecz europejski, bo tak naprawdę tą ligę możemy zweryfikować tylko na podstawie wyników i podstawie naszych zespołów europejskich. Ale inaczej się tej ligi zweryfikować nie da, bo chyba się zgodzili ze mną. Tak, to... Bo ta liga jest troszkę taka, tak jak widzimy po Wiśle, w tej lidze przesada z tymi cudzoziemcami, z tymi piłkarzami, obcokrajowcami, którzy mają gdzieś to wszystko, nie przychodzą też dla kasy, tylko to nie jest też duży, jakiś tam najwyższy top zawodników jakościowo. No i... Nie wiem, ilu piłkarzy Wisły się za parę dni będzie przemawiać z tym, że Wisła Kraków. No właśnie, no to jest dobre, to jest najlepsze. Pojadą do innych klubów, pojadą do innych krajów, skasują, co mają skasować i pójdą. No. I do widzenia. Wisła, słynna Wisła, która walczyła w ćwierćfinale Pucharu Europy, opierała się na wychowankach albo piłkarzach z regionu i chciałbym, żeby polskie kluby do tego wracały, a teraz też mi się nie podoba. Ten przepis młodzieżowcem też nie był jakiś rewelacyjny, jak już go wprowadzono, to teraz pod naciskami niektórych klubów ten przepis zlikwidowano. Tak pokazuje, co w Polsce decyduje o wszystkim. Nie ma żadnej, nie, tak jak my, mamy te reformy ligowe, to było 16 zespołów, ESA 37, później 30, wcześniej dzielenie punktów, teraz 18. Za dużo zmian jest w polskiej piłce, za dużo zmian jest w klubach, za dużo zmian jest w regulaminach, systemach, taktykach. Nie ma takiej konsekwencji, dlatego też trzeba docenić tutaj Raków, który konsekwentnie trzyma tego trenera Papszuna i osiąga krok po kroku wyniki, tylko że może doszedł w tym momencie do ściany, to jest tą ścianą, nazywa się brak stadionu z prawdziwego zdarzenia. Niestety i to ich będzie w rozwoju hamować. Jarku, bardzo ci dziękuję. 22:50 Radio Rekord. Zachęcamy do oczywiście, jak do słuchania. Tam Jarek jest szefem redakcji sportowej. Na razie jeszcze czekamy na koncesję, na jakiś podpis, ale zapraszam na stronę internetową Radio Rekord Kielce. Tak jest. Będzie reprezentacja polskiej piłki światowej, także i oczywiście piłce. No i myślę, że Cionek, czyli Łukasz Ciona w Lokcioną Płoczach, co jakiś czas się pojawi jako ekspert oczywiście, na tej antenie. Bardzo ci dziękuję, Jarku, i widzimy się na meczach reprezentacji w Holandii, oczywiście, w Belgii. Ruszamy w naszą reporterską drogę. Trzymaj się, Jareczku. Dobranoc. Hej. Jaromir Kruk, tygodnik Piłka Nożna, był naszym ostatnim gościem. Dzisiaj zagraliśmy z wami prawie 2 godziny. Bardzo proszę, subskrybujcie kanał Cioną po Oczach, lajkujcie, roześlijcie znajomym, pokazujcie, że taki kanał istnieje, bo tylko tutaj są tak niesamowite treści, jak dzisiejsza, myślę, że z trenerem Kasperczakiem. Tego nie ma nigdzie indziej. Bardzo wam dziękuję. Na koniec jeszcze nasz Indianin, który się do was uśmiechnie, nasze logo. Do zobaczenia. Jesteśmy cały czas w kontakcie. Salut!